Witam serdecznie, drodzy Państwo, Zbyszko Patyk. Mam dzisiaj, jak zawsze, ogromną przyjemność się z Państwem spotkać. Wieczór należy do nas, tak powiem od razu. Drodzy Państwo, program interaktywny, zatem linia telefoniczna już jest wolna, już możecie do mnie dzwonić 708-577-220. To numer bezpośredni do studia. Z całą pewnością każde Wasze połączenie do mnie dotrze. Drodzy Państwo, wysyłajcie SMS-y o treści pomoc 92594. Program jak zawsze jest za krótki, jak ja to mówię, drodzy moi, to dlatego SMS-y priorytetowe też mają swój taki nadrzędny, że tak powiem, cel, ponieważ one w pierwszej kolejności według regulaminu muszą być przeze mnie Państwa prośby czy problemy rozwiązane. Oczywiście telefony dla widzów spoza granic Polski plus 48 22 115 16. Płatność kartą płatniczą, moi drodzy. Zatem tutaj też trzeba się przygotować na to, że to taka moja uwaga, że niekiedy jest sytuacja, że połączenie nagle się, drodzy Państwo, urywa, no bo musicie przede wszystkim też skontaktować się z operatorem swojej sieci, abyście Państwo mieli przedłużony ten czas, bo tutaj jakby z nowymi przepisami ogólnymi, jak Państwo wiecie, ten czas jest dosyć mocno limitowany. Więc zresztą macie Państwo teraz wyświetlony właśnie piękny komunikat, zmiana limitu na usługi premium, więc więcej możecie się dowiedzieć właśnie na stronie www.ezotv.pl łamane przez info. Więc tutaj, drodzy Państwo, będziecie więcej wiedzieć, dlatego że no, chcąc tutaj Was od razu poinformować, żeby nie byście nie mieli, drodzy Państwo, takich, delikatnie mówiąc, rozczarowania, kiedy jakby Wasze tematy z powodów czasowych, powiedzmy, nie zostały dokończone. Dlatego ja się też i staram, drodzy Państwo, dostosowując się do nowych jakby przepisów, do nowego czasu, zgodnego z tym, co w tej chwili operatorzy mogą nam zaproponować, żeby przyspieszać tempo i żeby szybko realizować Wasze potrzeby, prośby i oczywiście robić przekazy w miarę tak, żebyście Państwo byli usatysfakcjonowani wykorzystanym dobrze czasem limitu połączenia telefonicznego. No i, drodzy Państwo, dla widzów spoza granic Polski, ale z rejonu, czyli z Wielkiej Brytanii, 0907-004-0073 to numer do studia. I moi drodzy Państwo, SMS o treści EZO 73212 i anonimowy AN 7416. Moi drodzy, cały czas jest aktualna ceremonia ognia, SMS o treści ogień, imię, datę urodzenia i przede wszystkim Wasza intencja powinien zawierać ten SMS. Jeżeli nie ma takiej jakby potrzeby też, żeby jakąś mieć szczególną intencję, szczególną prośbę, to też wystarczy, drodzy Państwo, że wyślecie SMS o treści ogień. Ważne, żeby było Wasze imię i data urodzenia, bo tu jest istotą rzeczy cały temat, żebym ja mógł podczas ceremonii wyartykułować Wasze imię, Waszą datę urodzenia. Dokładnie przestrzeń kosmiczna musi przyjąć konkretną osobę w swoje, że tak to określę, ramiona duchowe, aby móc właśnie zrealizować samskarę, móc zrealizować właśnie ten ceremoniał. To jest bardzo istotne. Drodzy Państwo, widzę, że już SMS-y od Was do mnie docierają, już nawet SMS pomoc. W jednym tylko słowie, drodzy Państwo, tylko przypomnę Wam, że dzisiaj i tak jakby w szczególnym właśnie czasie, zbliżając się do pełni Księżyca, warto jest też składać pewne określone intencje związane z jakimiś określonymi przeszkodami życiowymi, ale również też tutaj istotą rzeczy jest w ceremonii ognia przede wszystkim uczestniczenie w tym czasie, kiedy ona się odbywa.
Mam nadzieję, że jeszcze, drodzy Państwo, jakoś się ułoży, tak, plany się ułożą, że jeszcze w tym miesiącu się spotkamy i będziemy mogli realizować, drodzy Państwo, dalsze Wasze prośby i SMS-y co do ceremonii ognia, ale namawiam do tego, żebyście zrobili dzisiaj ten szlachetny ruch i dla siebie, i byli beneficjentami odbierający ceremonię ognia dla siebie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że trzeba ofiarować kwiaty, wodę, owoc i światło świecy, bądź też innej formy, na przykład jakiejś lampki. Ważne, żeby były te cztery elementy podczas ceremonii ognia. Ceremonia ognia dzisiaj jest taką szczególną sferą, ponieważ jestem jedyną osobą, która taką ceremonię dla Was czyni. I kiedy już zawiodą wszelkiego rodzaju rytuały i działania, czy to nasze, czy innych osób, to wiedzcie Państwo, że ceremonia ognia jest tym właśnie szczególnym wydarzeniem. Zapraszam w tej chwili na krótki materiał filmowy, na przeżycie tej chwili jeszcze raz i od razu wysyłajcie SMS. Ceremonia świętego ognia to dla Was, drodzy widzowie, w każdym miesiącu roku czynię posługę ceremonii ogniowej. Szczególną opiekę ogień roztacza nad prawdą, nad usuwaniem wszelkiego rodzaju przeszkód życia, przemienia i oczyszcza nasze ciało. To do mnie zwracacie się z prośbą o ceremonie indywidualne, ceremonie urodzinowe, wtedy kiedy chcecie usunąć przeszkody z Waszego życia. Jesteście tymi, dla których ta ceremonia istnieje, dla których ceremonia ognia ma znaczenie, ma wielką wartość. Ja z ogromną radością, z niezwykłym zaangażowaniem czynię dla Was tę ceremonię. Ku Waszej pomyślności, ku Waszemu dobrostanowi i dla Waszej przyszłości. Zapraszam Was serdecznie do tego, abyście byli aktywni poprzez udział w ceremoniach, poprzez udział mentalny, poprzez udział fizyczny, abyście byli ze mną, budując świątynię przeżystego światła. Tak nazywamy świątynię świętego ognia. To są cztery filary mocy, cztery filary zaangażowania, które nazywamy żywiołem ziemi, wody, ognia i powietrza. To moc żywiołu ziemi i Archanioła Gabriela przynosi zwiastowanie i wiedzę. To moc żywiołu wody i Archanioła Rafaela oczyszcza z wszelkich cierpień i chorób. To moc żywiołu ognia Archanioła Michała oczyszcza ogniem prawdy i pali wszelką niegodziwość. To moc żywiołu powietrza i Archanioła Uriela przynosi anihilację, oczyszczenie. Jesteśmy w stanie zbudować bardzo potężne ciało energetyczne. Mamy możliwość uczestniczyć w wielkim misterium mocy, wielkim misterium odnowienia w duchu. To ogień jest tym, który nam zwiastuje dobrą nowinę. To ogień jest tym, który utrzymuje ognisko domowe. To ogień jest tym, który rozpala żar w naszych sercach. Miłość, szczęście i dobrostan. To ogień jest ofiarą złożoną na najwyższym ołtarzu. To ogień daje siłę, wsparcie i mądrość. Ogień to życie, ogień to szczęście, ogień to radość ze stanu, w którym każdy duchowy człowiek marzy, czyli spełni oświecenie. Mistrz uzdrawiania duchowego Zbyszko Patek.
No i moi drodzy, linia telefoniczna jest wolna, już możecie do mnie dzwonić i już możecie wysyłać SMS-y Ceremonia Ognia 73212. I przechodzę już do waszych SMS-ów, drodzy państwo. Jest SMS dla mnie pomoc, anonimowo, jestem w związku, tak. Pisze pani Anna, jestem w związku z Dominikiem. I teraz pytanie moje, treść SMS-a jakby niedokończona, drodzy państwo. Droga pani, proszę jeszcze raz powtórzyć, bo urwane mamy tak tutaj ten temat. Czego miałaby dotyczyć tak do końca treść pytania? Już tak z wielką ochotą zapaliłem się do państwa pytań i działań. Ale tutaj muszę poczekać jakby na dokończenie tej treści, no bo tutaj nie wiem jakby czego ma pytanie dotyczyć. No, mogę tutaj to zobaczyć, czy ten związek będzie pomyślny, ale wolałbym, żeby pani jednak postarała się jeszcze raz tutaj bardziej przedstawić mi sprawę. Wtedy będę miał pełny obraz tego. Tutaj na wszelki wypadek spojrzę na ten związek, bo jak państwo znacie mnie od lat, nie jestem osobą, która by kogoś zostawiła bez pomocy, bez odpowiedzi. Nawet w takie szczątkowe informacje bardzo często, ja to tak z uśmiechem mówię, że wystarczy, że mam ślad i już za nim pójdę, żeby mieć tutaj jakby możliwość też i doświadczenia takiego stanu, który trzeba zobaczyć, tak, i pomóc. Generalnie spojrzę przez pierwsze daty, tutaj przez wibrację duchową, czy wy macie ze sobą tutaj, drodzy państwo, powiedzmy, otwartą drogę do szczęścia, bo to jest tak dla mnie zawsze najbardziej istotne, żeby móc wskazać pewne drogi, bądź też po prostu nawet ostrzec, że związek może być bardzo trudny i tak naprawdę czasami, ja wprost wam zawsze mówię, może być strata lat po prostu i po co tak naprawdę od tysięcy lat zresztą wskazywano drogę, astrologowie, że tak powiem, uzdrowiciele i wróżbici wskazywali drogę ludzkości, ludziom, w jakim kierunku powinni się udać. Zgodność, ponieważ pani pyta, więc wyjdę z pani liczby duchowej. Dobry, przyjazny, korzystny, szczęśliwy ten związek. Więc tutaj tylko tyle mogę zasugerować, że Dominik nie jest łatwym partnerem. Jego wibracje duchowe są dosyć tutaj złożone. W związku z tym też jakby pewne doświadczenia, które pani będzie musiała w tym związku przejść, mogą być dla pani trudne. Tutaj muszę powiedzieć, no jest taka troszeczkę tak zwana wibracja, delikatnie mówiąc, lekko demoniczna. Co to oznacza? Że w tej podstawie jest pewnego rodzaju sugestia, że może taka osoba, która ma taką właśnie wibrację, przechodzić pewnego rodzaju głębokie transformacje. Co to oznacza? Te głębokie transformacje w pojęciu negatywnym odrobinę, czyli sięgać po alkohol, po innego rodzaju używki, bo ta natura musi się jakby odnieść, jakby wyalienować ze społeczeństwa, często bardzo odnieść się chociażby do swojej takiego ego, do takiej siły transformacji na niekorzyść. No i oczywiście będzie musiała pani czasami przejść jakby taką trochę trudną drogę. Jest pani silną osobowością, też niestety będzie tendencja do odsuwania się od tych wydarzeń, ale to też jest i dobre, i złe. No, ta wibracja duchowa, którą pani tutaj posiada, jest dosyć mocna. No, w kluczu jest pani jedenastką, więc będzie pani doświadczać, ale poradzi sobie pani w tym związku. Może się pani, mam nadzieję, uda dodzwonić, czy jeszcze napisać
i doprecyzujemy wtedy całkowicie ten temat. Zachęcam i pozdrawiam serdecznie Pani Aniu. SMS pomoc następny. Proszę o deenergetyzowanie w walce z chorobą. Janina, 23 wrzesień 77. Janina. Szybciutko zobaczę u Pani poziom energetyczny. Będziemy mieć lepszy obraz tego, co się u Pani dzieje, jakie jest u Pani uwrażliwienie, jaka jest w tej chwili ta pozycja w związku z chorobą. Zobaczmy tutaj, jak to wygląda energetycznie. Pani Janino, ja powiem tak, zachęcająco tutaj to wygląda, dlatego że na moim diagramie to jest 60-62%, czyli tak naprawdę organizm bardzo dużo tej energii nie zużywa na chorobę, ale ja tutaj ten poziom Pani energetyczny podniosę, zrobię dla Pani szybko przykaz, bo mamy zachęcający, bym powiedział, obraz. Jesteśmy w polu zielonym, czyli jest bardzo dobrze, jeśli chodzi tutaj o to uwrażliwienie. A doskonale bym powiedział w kontekście dobrego stanu siły witalności. To jest tak, jak wskazując mówię 60-63% i nic się nie chce zmienić. To jest bardzo dobra wiadomość. Więc deenergetyzowanie w walce z chorobą, Pani Janina. Kochani, jeszcze dzisiaj nie było telefonu, więc zapraszam, dzwońcie. A numer powinniście mieć w swoich telefonach 708-577-220. A ja już robię przekaz dla Pani Janiny. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym stłumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Janinę. Uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym stłumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Janinę. Uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Proszę się nastawić na przekaz ode mnie, odbieranie energii. Mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza, błogosławię Cię, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Szybciutko sprawdzę, jaki poziom energii. No, droga Pani, no to widać w tej chwili wyraźnie na ekranie. Przy takim stanie potencjału energii, proszę Pani, jest ponad 90 w tej chwili procent. Jest doskonale. Jest tak doskonale, że raczej, drodzy Państwo, jak zauważyliście, zdarza się to bardzo sporadycznie, żeby taki był radykalny skok energii. No i to świadczy o tym, że no, powiedzmy, że drodzy Państwo, od razu, bo już mam następny SMS, ale dopowiem tylko takie jedno słowo. Widać to wyraźnie, że i to tutaj zwracam się do osób w takim już bardziej podeszłym wieku, żebyście Państwo mieli świadomość tego, że dla Was szczególnie tych moich przekazów potrzeba dużo więcej. Tu jest osoba rocznik 77. Zauważyliście Państwo, wspomaganie w chorobie, doenergetyzowanie w walce z chorobą i widzicie, jaka jest natychmiastowa różnica, uderzenie skali przekazu. Energia natychmiastowo działa na bardzo wysokim procencie. I dlatego też mówię, zwróćcie Państwo uwagę, że osoby, które są mocno schorowane, już powiedziałbym, ja zresztą z wielkim szacunkiem, jak Państwo wiecie, i z wielką empatią podchodzę do osób, które już te, powiedzmy te swoje lata mają, tak? No, tak powiem, powyżej 60-70 roku życia. Zwróćcie uwagę Państwo, że wtedy tej energii Wam zdecydowanie więcej potrzeba. Więcej przekazów, kontaktu ze mną telefonicznego, SMS-owego i konsultacji też indywidualnych, drodzy Państwo.
i przede wszystkim uczestniczenie właśnie w tym błogosławieństwie ceremonii ognia. To jest bardzo, bardzo istotne. Ja jestem, tak jak powiedziałem, zwolennikiem i przede wszystkim zaangażowany w tą sferę duchowości, jak Państwo wiecie, każdego dnia. Ja bym powiedział, że sam mam ciągły taki niedosyt wręcz ceremoniałów i w pewnym sensie jakby chciałbym dosłownie, mam nadzieję, że kiedyś w taki czas nastąpi, im później tym lepiej, ale żeby cały jakby swój ten ziemski czas poświęcić właśnie na ceremonię, aby tego było tak dużo, żeby można było się tak aż głęboko zaangażować, bo to jest bardzo istotna sfera ducha, żeby otworzyć tę swoją drogę na przyszłość, bo ceremonie ognia mają przyszłość. Ceremonia ognia służy temu, żeby w przyszłym, następnym swoim karmicznym życiu być w stanie błogosławionym, w stanie całkowitego oczyszczenia i nie borykać się z ziemskimi problemami, jakie nas dosięgają, wszystkich nas, łącznie też przecież ze mną, z tym, że ja mam więcej na pewno od Was, drodzy moi, narzędzi duchowych do tego, żeby te problemy rozwiązywać. Ale tak jak wszystkich dosięga nas choroba, przeziębienie, jakiekolwiek inne problemy, to jest naturalne i normalne. Ktoś, kto nie choruje, to jest w dużo gorszej sytuacji, można by tak powiedzieć, niż te osoby, które sięgają w różnego rodzaju doświadczenia zdrowotne. Zresztą to jest naturalnie wpisane w nasze życie. Doskonałość właśnie na tym polega, że wchodzimy w taką relację. Ja już tutaj właśnie oczyściłem i przechodzę do SMS-a Pomoc. Proszę o oczyszczenie na miłość i zdrowie. Pisze Wiesław, urodzony 22 marca 1977 roku. Już wszedłem tutaj w mój diagram i już widzę przyczynę jakby tutaj może niepowodzenia, może samotności, może braku związku, może jakichś innych doświadczeń, które tutaj u Pana się pojawiły. Dla mnie ma Pan bardzo dużo wibracji samotności, bo w pierwszym kluczu z 22-3 to mamy 7. Jest to dla mnie wibracja samotności. Samotności odsuwania się z własnego jakby powodu, z własnego celu, od ludzi, od relacji, od kontaktu, czyli taki samotnik z wyboru. I ta wibracja też daje samotność z braku wyboru, ponieważ tutaj może się taka pojawić jakby okoliczność numerologiczna. Ja widzę tutaj u Pana bardzo dobrą nadzieję na przyszłość. Od dzisiaj mamy dosyć silną emanację Jowisza, dosyć mocnej sile. Szczególnie zacznie się to po 20 marca i będzie to wibracja, która będzie niosła. Ma Pan tę wibrację w swojej dacie urodzenia, ma Pan wibrację 3, tego Jowisza, który jest silny. Widać wyraźnie, że praca wahadła tutaj na szmaragdowego jest bardzo silna, więc już jakby tutaj oczyszczenie związków, relacji, poznanie osoby, która będzie Panu bliska, jest bardzo wyraźne. Jeszcze wyraźniej oczyszczę czakrę serca, wzmocnię energią kryształu kwarcu różowego i to będzie bardzo dobry już omen na to, żeby w przyszłości ta niedalekiej zresztą, tak jak powiedziałem, po 20 marca, tak Pan tutaj, że tak powiem, prorokuję, żeby się relacje ułożyły i otworzyło się. Pozdrawiam serdecznie i następny SMS Pomoc. Pani Jolanta, urodzona 11 maja 67 roku, 11 maj 67. Co myśli o mnie Sławomir, urodzony 12.04.1973? Czy jest mi pisany ktoś do związku? Co w pracy? Dziękuję, no proszę bardzo. Skupmy się tutaj na jednym poważnym zadaniu.
Pani jest wibracją taką w pierwszym doświadczeniu, dosyć mocną. Pierwsze doświadczenie, to ja czasami używam takiego klucza, słowa na zasadzie pierwszy klucz, w pierwszym kluczu, dzień, miesiąc. Często też postrzegając jakby tutaj osobę przez wibrację duchową przede wszystkim, ale to w sytuacjach, kiedy nam jest potrzebna odpowiedź taka, czy dany związek będzie dla nas dobry. 2 i 3. Powiem tak, bardzo jasny jest komunikat tutaj ze strony mojej wiedzy, neutralny, dobry doradca. Więc Sławomir dla pani jest tutaj bardziej osobą dosyć mocno neutralną. Raczej bym tutaj nie wiązał jakichś nadziei ze Sławomirem dalszych, głębszych, dlatego że tutaj, tak jak wskazuje, jest to osoba, która zdecydowanie podchodzi do tej relacji neutralnie. Raczej nie jest zainteresowany, nie pocieszę pani tutaj dalszym. Zresztą w pierwszym kluczu ma wibracje, można by to tak określić, samotności. Bardziej jest skupiony na sobie, bardziej myśli o tym, jak samemu sobie radzić i jak sobie poradzić w życiu. Pani notabene też, bo pani tutaj też ma tę siódemkę taką silną, bardzo mocną. Jedno, co mogę tutaj dla pani zrobić. W dalszej części pytania, czy pisany jest mi ktoś do związku. No więc jasne, że wprowadzę tutaj energię relacji, partnerstwa, miłości. I ta energia u pani jest, bo wyraźnie się pokazuje w tym momencie mężczyzna i pokazuje mi się tutaj w energii związek i relacja. Bardzo mocno przeszkadzają te wibracje samotności, mówię. Dla osób, które mają taką mocną pozycję 7 w portrecie numerologicznym, bardzo często jest bardzo dużo przeszkód, które są bardzo trudne do pokonania, jeśli chodzi o relacje. Jest to wibracje rozstań, ale w takim kontekście przede wszystkim już nadziei i później taki troszeczkę obraz skaleczenia. Taka osoba się po prostu czuje często odrzucona. Aczkolwiek sama bardzo często osoba o takiej wibracji numerologicznej, duchowej układa niejako swój własny los i niestety doprowadza do rozpadu związków. Ale tutaj widzę u pani nadzieję, więc widać wyraźnie, że energia jest bardzo pozytywna, bardzo taka kreatywna i jest ten mężczyzna widoczny, więc powinno się w miarę szybko układać. Dobrze. Spojrzę dalej jeszcze, bo pani mocno rozbudowała to zapytanie, więc jeszcze co w pracy i tutaj zostawimy już ten temat na tyle, żeby tego głębiej nie penetrować, bo się wiele już nie dowiemy. Co w pracy? Dzisiejszy dzień dla pani jest bardzo korzystny, bo dzisiaj poniedziałek, więc tutaj ta siła energii jest bardzo mocna. Musi pani zwracać uwagę przede wszystkim na takie dominujące wibracje, właśnie jak 2, 7, 8. Przede wszystkim troszeczkę inaczej spojrzeć na życie. Nie wchodzić tak, jak wchodzi 11, wibracja 11, dwójka z 11.
bo jest to osobowość, na którą trzeba się przede wszystkim mocno zastanowić i pochylić. Jedenastka w moim tutaj wskazaniu, zachowanie wymijające. I dokładnie tak się osoby z tą wibracją numerologiczną zachowują. Bardzo często mocno lawirują w życiu. Wiele razy im się udaje, że nie są rozszyfrowani, że nie są rozpoznani przez inne osoby i nie wchodzą w sferę konfliktów. Tutaj, żeby naprawić mogła Pani wszelkiego rodzaju jakby relacje, związki, tak samo i pewnego rodzaju nastawienie w pracy i w pewnym doświadczeniu, ponieważ wibracja jest dyplomaty, nauczyciela, reformatora, więc jest energia bardzo pozytywna i silna. Natomiast, żeby przejść niejako przez życie i doświadczenia bardziej łagodnie, mniej konfrontacyjnie, to przede wszystkim trzeba wejść w energię pełnego poświęcenia. Wejść nawet w taki idealizm, nie chodzić ścieżkami, tak jak wspomniałem, wymijającymi, bo wtedy zawsze ta droga będzie dosyć mocno wyboista. Warto się skupić tutaj na tym, żeby wejść w tak zwaną karmiczną lekcję, bo lekcja karmiczna jest bardzo ważna. Jednostkowa stabilizacja, czyli nawet osamotnienie, czy nieposiadanie tej bliskiej osoby w swoim życiu, to jest lekcja karmiczna, to jest stabilizacja. Dla Pani i dla Pani jest to absolutnie nakazane. Ja zresztą mam tutaj dla każdej postaci, dla każdej wibracji numerologicznej wskazanie karmiczne, bo to jest bardzo ważne, drodzy Państwo. Jeżeli wiemy, jakie mamy wskazanie karmiczne, to możemy uniknąć bardzo, bardzo wielu kłopotów w życiu, które są absolutnie zapisane w astrologii, które są zapisane w numerologii i są nieodwołalne. Ważne jest, żeby korzystać z tych nauk i mieć świadomość tego, że nie wtedy, kiedy już jest, że tak powiem, katastrofa w życiu, tylko wtedy, kiedy możemy przewidzieć i możemy zareagować, powinniśmy to robić. Czekam na Państwa telefony i czekam na Państwa SMS-y. SMS-y pomoc bajecznie do mnie wszystkie, drodzy Państwo, docierają, więc tylko jeszcze bym sobie chciał tutaj podoświadczać Państwa obecności przez połączenie telefoniczne. I następny SMS pomoc. Krystyna, urodzona 13 czerwca 1953 roku. Czy w kwietniu zmienił mieszkanie? Już zaglądamy. 13 czerwiec 1953, Krystyna. I co my tutaj możemy zaanalizować? 13 czerwiec. Nie jest dobry czas, ale jeszcze nie wchodzi Pani w okres ten pustki, który mógłby dać bardzo dużo przeszkód. Więc tak naprawdę powinna się w kwietniu sprawa jasno, klarownie wyjaśnić. Ja spojrzę jeszcze tutaj przez pryzmat Urana. Jest u Pani silny Uran. Jest przeze mnie widziana taka możliwość, ale musi Pani spełnić pewne warunki. Przede wszystkim nie oczekiwać bardzo mocno, nie wyczekiwać, że to się stanie. To jest lekcja karmiczna. Zachować zadowolenie. Czyli osiągnąć taki stan, powiedziałbym, poglądów wręcz niekonwencjonalnych. Dlaczego jest to tak ważne? Im większe jest chcieństwo w Pani wibracji tutaj numerologicznej, tym trudniej będzie Pani osiągała cele. Im bardziej Pani będzie nastawiona na zadowolenie z tego, co jest, tym szybciej przyjdą te realizacje. Ja tutaj Pani oczyszczę oczywiście ten proces, który Pani się zadział i czy uruchomiła Pani już jakieś określone siły, że tak powiem, do zmiany. Bo tutaj
chciałbym mieć pewność, że jeżeli Pani już poczyniła określone kroki na zamianę, na zmienienie, na zmianę, tak, na zamianę, na zamienienie się mieszkaniem, czy sprzedaż mieszkania i zakup nowego, to jest kwestia przede wszystkim, pierwszym kluczem ma Pani słońce, bardzo mocne słońce, więc jakby jest szansa, że Pani uczyniła wszystkie takie kroki. Spotkałem się też z takimi pytaniami, czy zmienię mieszkanie i ktoś nie wykonywał żadnych ruchów. Zdarza się, że następuje taka zmiana. Nie wiedząc o tym, nie wiemy, że karmicznie już jesteśmy w obszarze innych potrzeb. No i oczywiście może nam nagle mieszkanie przyjść z powodu spadku, a wcale na przykład byśmy nie chcieli, żeby jakaś osoba odeszła z tego świata i my stalibyśmy się właścicielami mieszkania, tak? I to jest pewnego rodzaju czasami zaskoczenie. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że te plany powinny być sprecyzowane. U Pani przede wszystkim, tak jak wspomniałem, zadowolenie. Zadowolenie z tego, co jest, i wtedy to wszystko się zacznie objawiać. Dobrze. I energia się już wyczerpała na ten cel. Powinna nastąpić w kwietniu taka okoliczność. W jakim okresie, nie powiem. Czy to będzie początek kwietnia, czy koniec kwietnia, ale energia jest wysłana, więc powinno się to realizować. I następny SMS. Pomoc, anonimowy, Panie Zbyszko, Pani Urszula, proszę o oczyszczenie krwi, jaspisami. Mam problem z hormonami tarczycy, trzustki i nerek. Dziękuję serdecznie. Dobrze, bardzo dobre działanie, bardzo dobra, konkretna myśl, sprecyzowanie. Bardzo mi się taki projekt podoba. Jeżeli widzę wyraźnie jakiś opór do tego, to czasami Państwo odwołuję, jak wiecie, moi drodzy, od jakiejś tam decyzji, którą macie przez siebie zaprojektowaną. Ważne jest, żeby mieć samoświadomość, czego chcemy i jak to chcemy zrealizować. Jeżeli widzę, że rzeczywiście ta potrzeba oczyszczenia krwi jest, to oczywiście z radością się do tego zaraz przykładam i zabieram za to. Oczywiście u Pani jest ten problem z hormonami tarczycy i zacznę właśnie od pracy w obszarze głowy, szyi i gardła. Pięknie. Płuca oskrzela. Serce, narządy wewnętrzne, stawy. Stawy to zawsze mam na myśli, tak jak na moim diagramie, jednocześnie i staw kolanowy, i staw łokciowy prawej, lewej strony. Oczyszczenie narządów rodnych i wydalniczych. I wznosząca energia. Zrobię jeszcze przekaz fantomowy dla Pani. Na tarczyce właśnie i regionu skrzeli płuc. I teraz na tercza nerki. Trzustka wątroba.
Dobrze. I całościowy przekaz oczyszczający. Piękne zamknięcie energii. Bardzo dobry, pozytywny przekaz dla Pani. Czyszczam Cię mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza. Zakładam na Ciebie całkowitą ochronę, błogosławieństwo, mocy oczyszczenia i uzdrowienia. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Dobrze. No i kochani, oczywiście, jak powiedziałem, linia jest wolna. 708-577-220, numer bezpośredni do studia. Zapraszam widzów spoza granic Polski, plus 48, 22, 115, 16. Bardzo piękny, mocny numer, więc powinien być dla Was bardzo pozytywnie, że tak powiem, nastawiony i przekazywany. Płatność kartą płatniczą tutaj i dla widzów z Wielkiej Brytanii 0907 004 0073. Numer bezpośredni do studia, SMS pomoc 92594 i SMS o treści EZO 73212. Ten numer również przyjmuje przede wszystkim ceremonię ognia, kochani, 73212 i SMS anonimowy AN o treści AN 7416. I tak jak wspomniałem, program jest interaktywny. Przebudźcie się, moi drodzy, bo czas jest bardzo szczególny na to, żeby jak najwięcej korzystać, jak najwięcej mieć możliwości do tego, żeby swój potencjał duchowy rozwijać, drodzy Państwo. Tworzymy bardzo szczególną grupę ludzi, czyli tworzymy grupę osób duchowych. I zdajecie sobie Państwo z tego absolutnie sprawę, że indywidualnie każdy z Was posiada przede wszystkim ten wspaniały, cudowny dar zrozumienia, jakim jest zrozumienie uzdrowienia poprzez moc energii. Bez energii, drodzy Państwo, nie ma życia. Bez energii nie można się pozbawić mówię, jakichś symptomów, objawów choroby, bo energia tutaj jest wiodącym zawsze, wiodącą sferą przekazu. Trzeba mieć świadomość tego, że to jest naturalne prawo fizyki. Tutaj nie ma nic szczególnego, takiego, czego nie da się wyjaśnić. Nie ma nic takiego. Energia wysłana z organizmu żywego do organizmu żywego, czy energia przekazu poprzez promieniowanie formy i kształtu, to jest, moi drodzy Państwo, piramida, która mówi, promieniowanie formy i kształtu. Ta siła przekazu jest potężna zawsze i to działa tak naprawdę z własnej woli, bryły, plus jakby w formacie działania określony minerał, określony klejnot i to działa. Tym bardziej aktywny jest przekaz od uzdrowiciela, tak jak ode mnie, który wykonuje codziennie wiele, włącznie z praktyką przekazu, ale indywidualnie, ale też trzeba mieć świadomość tego, drodzy Państwo, że teraz macie niewątpliwą możliwość i okazję właśnie korzystania z tego mojego daru, który daje szansę, jak Państwo wiecie, w różnych programach słyszycie świadectwa osób uzdrowionych, świadectwa osób, które korzystają z mojej pomocy, lub też możecie to wszystko zobaczyć w określonych, nie tylko jakby tutaj sprawach konsekwencji jakby działania mojego na wizji, ale przede wszystkim też korzystając jakby z moich przekazów indywidualnych, bo tutaj istotą rzeczy jest to, że często, tak jak to zresztą powtarzam i Państwo nawet mieliście w moim ostatnim programie szansę usłyszeć Panią Dorotę, która mówiła, że kontaktuje się ze mną od 3 lat, co miesiąc. I pozwolę sobie, bo oczywiście to już było na wizji,
pozwolę sobie powiedzieć, że bardzo poważna choroba, która się całkowicie wycofała, tak? Bo to ja jestem też zwolennikiem tego, żebyście Państwo mieli wiedzę, świadomość tego, że tutaj chodzi o tę pomoc dla Was i o tą, nazwijmy to tak wprost, siłę przekazu stałego, cyklicznego, powtarzanego. Jak wspomniałem, bardzo poważnej chorobie nowotworowej Pani się kontaktowała ze mną w każdym miesiącu przynajmniej raz przez ostatnie 3 lata. Monitorowaliśmy cały czas medycznie i poprzez przekazy cały czas postępy w chorobie, w usuwaniu tej choroby, tak, z ciała Pani. Więc to jest kwestia przede wszystkim, mówię, choroba zawsze czyha, to oczywiste jest, ale trzeba mieć też świadomość, moi drodzy, że zawsze, mówiąc tutaj z pełną odpowiedzialnością, trzeba mieć, że tak powiem, chorobę w ryzach, trzeba ją trzymać stabilnie, każdy rodzaj problemu. Ja już w tej chwili tutaj zagłębiłem się już w SMS pomoc i zaraz na niego odpowiem, anonimowy problem z alkoholem. To też jest bardzo ciężka, bardzo poważna choroba. Ja bym nawet porównał do choroby, którą przed chwilą wymieniłem, bo nawrót, nawet jeżeli ktoś wydostanie się z choroby alkoholowej, nawrót może nastąpić, jak wiemy doskonale, w każdej chwili. I dlatego tutaj czujność energetyczna, czujność duchowa jest szczególnie zalecana. Osoby, które mają taki problem, muszą zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli odstawią alkohol, to już muszą to zrobić raz na zawsze do końca życia. Nigdy do niego nie wracać. To jest analogicznie sytuacja jak z chorobami nowotworowymi. Jeżeli dowiesz się, moi drogi widzu, o takiej diagnozie u kogoś, w rodzinie, czy gdziekolwiek, znajomych, czy u siebie nawet, to miej świadomość tego, moi drogi, że to już jest koniec życia poprzedniego. Trzeba zamknąć raz definitywnie za sobą drzwi. Jeden etap życia się skończył, bo karma daje taką właśnie propozycję. Jeżeli przerwiemy nagle ciąg tego życia poprzedniego, nie ono przerwie za nas, to wtedy jesteśmy w stanie wyjść z każdej choroby. Z każdej. Nawet najcięższej. Wyjść zdrowo, wyjść długo. Znam przypadki osób, które w beznadziejnych, można by powiedzieć, diagnozach mają się dobrze 20-30 lat od diagnozy danej choroby. Oczywiście tok leczenia został wdrożony, ale moi drodzy, ilu ludzi ma wdrożony, że tak to określę, standardowy tok leczenia nowotworu? Wszyscy. Więc cała rzecz polega na tym, że z tych wszystkich tylko ten procent, który jest zdeterminowany, ten, który jest walczący, ten, który zamknął za sobą całkowicie drzwi poprzedniego życia, zaczyna wchodzić w remisję duchowego zdrowia. To energetyka człowieka trzyma w niezwykłych ryzach mocy z zablokowania, że tak to określę, rozwoju komórki nowotworowej. Analogicznie jest z chorobami również alkoholowymi i innymi nałogami. Trzeba odciąć całkowicie źródło, odciąć pożywienie, którym jest energia duchowa poprzedniego życia. Bo to są karmiczne matryce. Wiele osób nie chciałoby nigdy ani sięgnąć po alkohol, ani po inne używki, a jednocześnie po nie jakby sięga mimowolnie, nie czując jakby konsekwencji tego, w jakiej znaleźli się sytuacji. I już rozpisuję. Ja śmiem stwierdzić na podstawie swojego doświadczenia, na podstawie zawodowego, że zwyciężają osoby, które są całkowicie zdeterminowane. Ja bym powiedział tak, wprost powiem, drodzy Państwo, ktoś, kto mi zaufał i zdecydowanie ufa cały czas, mógłbym mnożyć przykłady, jeżeli Wy nie chcecie dawać świadectwa teraz, to mógłbym mnożyć przykłady osób,
które prowadziłem, prowadzę jakby terapeutycznie, które sobie absolutnie albo same w kontekście osób zgłaszających się do mnie, a też mam na myśli, że często matki dla synów i córek do mnie dzwonią, kontaktują się i prowadzę taką osobę miesiącami. I oczywiście z doskonałym efektem, że ta osoba przerywa jakikolwiek swój życiowy ciąg alkoholowy, odchodzi od tego. Więc trzeba mieć też świadomość tego, że jest to do zrobienia, moi drodzy. Jest to zrobienie, jest do opanowania, ale ważne, żeby mieć świadomość tego. Pani ma tu wibrację demoniczną. 15 to jest wibracja demoniczna. I musiała pani doświadczyć w swoim życiu takiego czegoś jak alkohol i agresję. Tak, alkohol połączony jest z agresją. Agresja również to jest wydarzenie w życiu człowieka, który jest pokaleczony i okaleczony duchowo. Więc ja muszę tylko tym narzędziem, tą mocą purby, sztyletu purby, uwolnić panią od ducha nieczystego, jakim jest właśnie nałóg alkoholowy. Mocą żywiołu ziemi, wody, ognia, powietrza. Zakładam na ciebie całkowitą ochronę, oczyszczenie, uzdrowienie, usunięcie z twojego życia nałogu, agresji, nietolerancji i wszelkich innych dóbr nieziemskich, a pochodzących z ducha nieczystego. Uwalniam cię, oczyszczam cię. I wspaniałą mocą wody święconej oczyszczam cię, uzdrawiam cię. Jest to trudny proces, ale jest do opanowania. Mówię proces, ponieważ to musi trwać i usuwać wszelkiego rodzaju przeszkody, które są właśnie wynikiem nieopanowania tego ducha. Będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Ale musimy z tym pracować, droga pani. Następny SMS pomoc. Pani Marzena, urodzona 11 lipca 64. Proszę o oczyszczenie krwi i dodanie mi energii. W pierwszej kolejności sprawdzę, jaki jest u pani potencjał energii. Jaspisy są gotowe do działania. A sprawdzimy sobie na początek właśnie poziom energii. Poziom energii. Pani Marzena, 11 lipiec 64. W pierwszym momencie było 60%. W tej chwili siła witalna zeszła do 53-55. To jest dobra wiadomość, ale rzeczywiście zgodzę się z panią, że wchodzimy na pole żółte, czyli krótko mówiąc wchodzimy w splot słoneczny, czyli zanieczyszczenie krwi. Zanieczyszczenie krwi to jest dla mnie przede wszystkim praca z ośrodkiem splotu słonecznego. Tutaj polecam pani, żeby pani dużo robiła, przynajmniej dużo to jest od 9 wzwyż od techniki oddechowej, mocy żywiołów, z głównym takim skierowaniem uwagi na splot słoneczny, czyli kładziemy rączkę w tej chwili na splot słoneczny, na oczyszczenie ośrodka splotu słonecznego pod piersiami i robimy wdech ustami, wydech nosem. Wdech ustami, wydech nosem. A ja już pracuję z oczyszczeniem splotu słonecznego, oczyszczenie krwi. Jest solidnie zanieczyszczony ośrodek splotu słonecznego.
proszę zwrócić uwagę na dietę, skierować swoją uwagę na oczyszczenie wątroby i przede wszystkim skupić się na całym takim wiosennym oczyszczeniu. Wchodzimy w wspaniały czas, jakim jest oczyszczenie wątroby, drodzy moi. Wchodzimy bardzo silno, już jesteśmy praktycznie w elemencie wątroby, według zasad medycyny dalekowschodniej. I jest to czas, żeby właśnie przedwiośnie, żeby oczyszczać wątrobę. Oczywiście sposobów takich naturalnych, podręcznych mamy, drodzy Państwo, bardzo dużo. Ja sam już z wielkim wyczekiwaniem szykuję się na sok brzozowy, na oczyszczenie wątroby i nerek dla siebie chociażby. Szczególnie też można robić i sałatkę z liści brzozowych, kiedy zaczną się już później rozwijać, a sok się skończy. Są to naturalne metody, które wszyscy znają. Nasze babcie, prababcie to znały i stosowały. Często o tym zapominamy. Bardzo często. A są to bezcenne dary natury, których oczywiście nic nie jest w stanie, moi drodzy, zastąpić. Oczywiście trzeba to robić zgodnie z zasadami, żeby nie niszczyć, nie kaleczyć i nie spowodować żadnych, że tak powiem, uszczerbku na zdrowiu brzozy. Oczywiście kto ma dostęp, to może to zrobić. Zaznaczam, że nie wolno tego robić w lasach. Trzeba mieć swoje brzoski. Okay. Oczyszczenie z płatu słonecznego. Więc dlatego najbezpieczniej i najlepiej dla Was jest, moi drodzy, jak skorzystacie z mojej posługi. Ja Wam oczyszczę krew, oczyszczę Wam wątrobę. Będziecie mieli tego efekty i skutki. Zresztą namawiam Was do tego, żebyście to zawsze kontrolowali. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patyk. Dobry wieczór, ja proszę o zabieg oczyszczający dla córki. Tak? Ona ma tarczycę i teraz czuję, że ona się powiększyła tak. Po grypie. I po prostu ma zawroty głowy, nie może spać i jest bardzo, bardzo słaba, bez energii. Mhm. A dla mnie, to ja jestem ostatnio tam 17-11, proszę o odcięcie wszystkich negatywnych energii, złorzeczeń i zabezpieczyć. Ja czuję złorzeczenia na sobie. Tak? Już tak, patrzymy, co to mogę zobaczyć tutaj. To może ja zacznę od pani. A co z panem? No to jest mój zięć, on też ma kupa. Też, ale córkę... No, najważniejsza córka w tej chwili, tak? Córka. Zaraz... Jaki ona ma poziom energii? Zaraz sprawdzę właśnie. Jest bardzo słaby, bo rozmawiałam ci z nią. Tak? No, powiem pani szczerze, nie jest bogato, jest 50%, nawet bym powiedział, że jest nieciekawie. No, nieciekawie, bardzo nieciekawie. Proszę. 49, nawet do 50. No. Młoda osoba, no nie jest fajnie. Bardzo jest osłabiona. Bardzo osłabiona. Wie pani, ja bym zaproponował, że zróbmy szybko dla niej przekaz, inwokację. Dobrze? Najlepiej by było tak, jak tam przed chwileczką to, tam robił oczyszczanie piramidka. Nie ma problemu, mogę zrobić i tak. I potem na fantomie. I oczywiście, jestem uniwersalny, nie ma żadnego problemu. Bardzo proszę. Nie ma problemu, już działamy. Okej. Okay. Dobrze, tylko skupić się, proszę, tak żeby pani o niej myślała, to wtedy ja będę miał czysty przekaz taki, żebym mógł przejść do niej bezpośrednio. No i na zakłócony sen w związku z tym. Znaczy, powiem tak, że tutaj mi się pojawia przede wszystkim problem z prawym płatem tarczycy. Dosyć jakiś duży problem też w obszarze kręgów szyjnych. U podstawy pierwszy, drugi kręg.
dosyć mocno też jakby ukrwienie głowy zablokowane, ale dlaczego się tutaj to takiego coś mi pojawiło? Dobrze, oczyszczamy. Oczyścić tak bardzo. Nie chciałbym tak pani tutaj rozpytywać, ale tutaj wydaje mi się też, że tutaj jakieś są problemy hormonalne i to zaburzenia miesiączkowania. Tak. Proszę pytać. Dosyć duże zatrzymania. Wyraźnie to widzę. Dobrze, oczyszczenie. Czy ona była w ostatnim... Tak? Tak. Coś pani mówiła. Tarczycy. Tak. No ten temat tutaj rozwiązuje. Tutaj widzę też jakieś zaburzenia miesiączkowania. Bardzo duże napięcia przedmiesiączkowe. Coś zaburzenia z jajnikami. Jakieś sprawy ginekologiczne. Był zabieg ginekologiczny robiony. No właśnie. I tutaj jakieś... Tak? Niedrożność miała no. Jajników. No właśnie o tym mówię. Że jakieś problemy z jajnikami to były bardzo mocne i są zaburzenia w ogóle z okresem i to duże. Może to przychodzić albo z brak, albo w obfitość. Dobra, to już tutaj to oczyszczam. Tak. No i te zawroty głowy, co ona mówi, że ma dosyć duże po tej grypie. Ale to nie jest do końca sama grypa. Tutaj, tak jak przed chwilą powiedziałem, że są zaburzenia na poziomie pierwszego, drugiego kręgu szyjnego. Tutaj jest blokada dosyć duża i to się tylko mogło nasilić poprzez grypę, że bardziej się to nasiliło. To tylko tyle, że się ujawniło jeszcze bardziej. Okej. Dobra. I tarczycowe. Okay. Jeszcze zrobiłem przekaz, że przyjemnosti może używcze wstąpienie powietrza, oczyścił usłów panny. I proszę o zabezpieczenie. Uzdrowić serce, uzdrowić duszę. Może wszechmocny Boże orzeczy uzdrowieniem powietrza, oczyści uzdrowione, uzdrowi ciało, uzdrowi serce, uzdrowi duszę. Mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza, błogosławię Cię, oczyszczam Cię, uzdrawiam Cię. Usuwam wszelkie przeszkody z Twojego życia. Dobrze. Chciałem, by Pan mógł ze mnie zdjąć te wszystkie jakieś ciemne energie i zabezpieczyć. Dobrze, będzie bolało. Mocą purwy oczyszczam Cię, usuwam wszelkie klątwy i złorzeczenia z Twojego życia, usuwając mocą żywiołu ziemi, mocą żywiołu wody, mocą żywiołu ognia, mocą żywiołu powietrza. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. I pozdrawiam pięknie. Koniec połączenia. I tym sposobem, drodzy moi, wchodzimy już w następną jakby godzinę naszego spotkania, ale to po przerwie. Zapraszam teraz. I kochani, zaczynamy po przerwie bardzo aktywnie. Czas nam umyka, program jest interaktywny, zatem zapraszam, dzwońcie, telefon do rączki i
aktywnie uczestniczymy w programie, czyli 708-577-220. Linia w tej chwili jest wolna, drodzy Państwo, można już do mnie dzwonić. Widzowie spoza granic Polski plus 48-22-115-16. Płatność kartą płatniczą, moi drodzy, czyli tradycyjnie. I widzowie z Wielkiej Brytanii 0907-004-0073. Tu połączenie jest zawsze błyskawiczne i oczywiście, moi drodzy, SMS pomoc 92594 i SMS o treści EZO 73212. Pod tym numerem również wysyłamy ceremonię ogień, imię, data urodzenia, intencja w dowolnej kolejności i, kochani, SMS anonimowy AN 7416. I czekam już na Wasze propozycje dla mnie tutaj do działania w obszarze zdrowia, ducha. No i mamy połączenie. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patek. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Proszę pana, ja tutaj dzwonię w sprawie wnuka, który urodził się 8.8. 1997 rok. I bardzo bym prosiła, bo nadużywa alkoholu, i może uwolnienie od tego ducha nieczystego, czy oczyszczenie, no już nie wiem sama. Jak, no długo to trwa, to właściwie nie ma co tutaj spoglądać. Czy on jest w jakiejś relacji, w jakimś związku, czy jest sam? Sam jest, sam. Sam. Tak. No bo ma wibrację rozstania, 16. Czyli generalnie trudno by było, no, tak profilaktycznie zapytałem, bo to jest rozstania. Może zawierać związki, może wchodzić w związki, ale generalnie będzie się w miarę szybko rozchodzić. No, zresztą jeżeli nadużywa alkoholu, to też trudno, żeby znalazł panią, która by go zaakceptowała. No właśnie, taki młody chłopak i naprawdę. No ale niestety on ma tutaj wibrację rozstań, także mówię, no w sumie to nawet lepiej jest i dla niego, że w tej chwili i dla niego i dla partnerki ewentualnej, żeby, że powiedzmy, no gdyby spotkał się z taką kobietą, która powiedzmy też nadużywa, no to byłby bardzo duży problem do rozwiązania. Natomiast w tej chwili jest zupełnie nieźle. Czy pani stosuje, czy zna pani tę inwokację? Chciałaby pani w jego intencji popracować nad nim? Tak, w jego intencji, bo ja po prostu to nie liczę na niego, tylko po prostu, żebym ja jego, czy modliła się, bo ja już i modlę się i wszystko, no ale to jakoś, wie pan co, jeszcze zmarł mąż i to może jeszcze więcej też go to przyciągnęło, bo był bardzo z nim żyty, bo po prostu mieszkał, nie? No razem. Tak. No to jest więcej żyty, a tak zmarł nagle po prostu. No i to go też przygnębiło. Czy może mi pani podać datę męża? 11.11.48 rocznik. A datę odejścia? 7 września 2018 roku. No to współczuję. Niedawno. Tak, we wrześniu teraz. Tak. Mają dosyć mocną więź duchową. No. Trzeba ich przede wszystkim tutaj też uwolnić od siebie. Właśnie, niech pan coś zrobi. Bardzo pana błagam. Ja już do pana teraz już trzeci raz dzwonię, ale nie w tej sprawie akurat, a teraz w tej sprawie. Aha. Muszę zrobić uwolnienie. Bo też jest tutaj taka w nim, jak on ma na imię? Mąż Antoni. Mąż Antoni, a Kamil. Wnuczek? Kamil. Tak. Trudne imię dosyć, czwórka bardzo mocno. Zobaczę energetykę szybciutko i zrobimy inwokację, ja tylko sprawdzę, co, jak u niego się dzieje. Dobrze. U niego się bardzo źle dzieje. U Kamila. To co jest? Bardzo niską energetykę ma. O mój Boże. Średnią. Niech mu pan doda tej energii. No 40%, to mi się w ogóle rzadko zdarza taka wizja tutaj, taka diagnoza energetyczna. Czy on jest w tej chwili w jakimś ciągu alkoholowym?
Wie pan co, tak dokładnie to ja nie wiem, bo ja z nim nie jestem teraz, bo ja jestem za granicą, a rozumiem. On jest w Polsce. No, to ja się tak nie po rozumiem, prostu nie wiem. Rozumiem. To tak mi wygląda, jakby był w jakimś ciągu alkoholowym i to od długiego czasu. Tak? No dziwne. Dobrze, ratujmy chłopaka, działamy. Boże Wszechmocny Boże. Robimy oczyszczenie, inwokacje i jakby pani mogła przynajmniej raz dziennie albo dzisiaj wieczorem też tak przed snem zrobić sobie to właśnie inwokację, zrobimy inwokację na oczyszczenie, na uwolnienie go z nałogu alkoholowego. Tak. I ten przekaz energii, może jakąś ochronę jeszcze pani. Dokładnie wyszło. Tak zrobię. Dokładnie tak zrobię. Dobrze. Tylko chciałbym, żebyśmy teraz zrobili jedną przynajmniej inwokację, jedną modlitwę, jak się uda. Dobrze. Tak? Dobrze. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Ożywczym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów Kamila. Oczyść i uzdrów Kamila. Uzdrów go z nałogu cierpienia. Uzdrów go z nałogu i cierpienia. Alkoholowego. Alkoholowego. I wszelkich innych sił demonicznych, które by mogły mieć na niego wpływ. I wszelkich sił demonicznych, które by miały mieć na niego wpływ. Oczyść i uzdrów jego ciało. Oczyść i uzdrów jego ciało. Uzdrów jego serce. Uzdrów jego serce. Uzdrów jego duszę. Uzdrów jego duszę. Dobrze. Proszę się odprężyć, ja w tej chwili będę dzięki temu, że się słyszymy i widzimy, to będę przekazywał przez panią na niego energię. Zrobimy taki połączenie klucz. Dobrze. W inwokacji wystarczy ta prosta forma taka, bo teraz już zakodowałem, więc będzie kwestia jakby dalszej pracy nad tym. Natomiast Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Kamila, uzdrów jego ciało, uzdrów jego serce, uzdrów jego duszę. I to jest wystarczające. Dobrze. Tak, żeby pani mogła to zrobić, tak? Dobrze. Zakładam całkowitą ochronę, uwalniam go od nałogu alkoholowego. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Dobrze, no musimy nad nim popracować. Nie jest łatwy dobrze, temat. Dobrze, ja tam zawsze patrzę, jak pan tego, to jak będzie pan na jeszcze w telewizji teraz, nie tak długo, to ja znowu to powtórzę. I pozdrawiam serdecznie, mamy koniec połączenia. No, energetyka skoczyła momentalnie na 60-65%. No nie jestem tutaj szczęśliwy z tego powodu, bo wolałbym, żeby to było takiego młodego człowieka dużo silniejsze, ale jeżeli jest organizm zatruty i jest właśnie teraz w takim ciągu, to i tak stał się cud, bo z 40 na 60 mamy 20%, to jest bardzo dobra wiadomość. Czyli poddaje się energii. Powiem wprost, są takie sytuacje, w których bardzo rzadko, bardzo sporadycznie się to zdarza, ale w mojej takiej wieloletniej karierze zdarzyły mi się zawodowej może dwie osoby takie, które kompletnie nie podejmowały współpracy energetycznej. Mówię tutaj o osobach, które jakby robię przekaz zaocznie, bądź też z polecenia jakiejś osoby, bliskiej czy dalekiej, czy też w sytuacjach, kiedy trzeba współpracować. Tak? Wielokrotnie, jak państwo wiecie, zapewne współpracuję z osobami, które podejmują takie wyzwanie z problemami alkoholowymi. Uważam, że to jest priorytet w ogóle, żeby osobę wyzwolić i jestem absolutnie zdania tylko wyłącznie tego, że osoba, która ma problem alkoholowy czy inny z narkotykami, czy jakikolwiek inny, jest to osoba, która ma naprawdę problem natury duchowej. I dlatego uważam, że to jest w ciągu karmicznym. Mogę to przerwać jako nauczyciel duchowy, jako osoba, która zajmuje się jako mistrz uzdrawiania duchowego. Jestem w stanie przerwać ten proces, który się w człowieku dzieje. Podobnym terapią i tak dalej, pewnym pracy z procesem, że jest to bardzo trudna droga. I wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest
wielomiesięczna, wieloletnia, albo też droga całego życia. Ale najlepsze efekty zawsze są w połączeniu terapii, a jeżeli nie ma takiej terapii prowadzonej, to tutaj ta siła energetyki, ducha jest niezwykła. I oczywiście, tak jak powiedziałem, mogę dalej mnożyć przykłady takiego właśnie uzdrowienia, wyleczenia z takich właśnie problemów i chorób. SMS pomoc. Pani Teodozja, urodzona 4 listopada 1948 rok. SMS następującej treści. Boli mnie żołądek, wysoki cukier, ale to zaraz przejdziemy po połączeniu. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patyk. Witam serdecznie, pozdrawiam panie Zbyszko. Ja dzwoniłam w tamtym tygodniu. Niestety miałam bardzo niską energię na poziomie 35-40% i dzwonię, żeby po prostu dalej się wspomóc. Dobrze, już sprawdzamy na dzisiaj. Co to u pani się takiego jeszcze dzieje? Dzisiaj jest nieźle, 50-55. Nawet wchodzi mi na 60 w tej chwili. O, bardzo dobrze, poprawiła się pani. Tak, poprawiło się. To znaczy tak, u mnie tak jeszcze te natręctwa myślowe, w ogóle mam taką niską samą ocenę, po prostu wszystko widzę w czarną, tą przyszłość moją, że nic po prostu mnie dobrego już nie spotka. To jest właśnie takie, bardzo dokucza. Zaraz. Ja nie pozwolę pani tak myśleć. Bardzo dobrze, dziękuję. Nie, tą drogą to nie będziemy szli. Pani ma bardzo silną wibrację w pierwszym kluczu, ma pani wspaniałego Saturna, po pierwsze. To jest wspaniała wibracja duchowa. Ja jestem zachwycony Saturnem, jak pani zapewne wie, ponieważ on prowadzi na drogi duchowe. I to wszystko, co panią jakby teraz męczy, to jest przede wszystkim, to jest na zasadzie dziewczyno, obudź się. Duchowo. To jest właśnie takie pouczenie. To jest coś takiego. Pani nie może zmarnować tej energii. Jakby na jakieś błądzące myśli, na jakiś taki, powiedziałbym, stratę tej energii. W pierwszym kluczu, w pierwszej dekoracji ma pani słońce. Fantastyczne słońce, więc ta energia musi być absolutnie, potencjał musi być wykorzystany. Nie można się dać tutaj dosłownie jakby tak, pokazuje, przemielić myślą, bo to jest, marnuje się tutaj pani energetyka. No. Jest 60, prawie 60%, to jest bardzo dobrze. Dźwiga się pani po prostu do góry. Zobaczmy tutaj. To znaczy, myślę, że po prostu chcesz po prostu podnieść się. Byłam zawsze mocna, silna, ale upadłam. No zdarza się to każdemu, ale chcę się podnieść. Była pani prawdopodobnie, który jest dzisiaj, była pani świeżo chyba po urodzinach, jak pani ostatnio do mnie dzwoniła. Tak. Świeżutko. Tak. No więc ta energetyka już w tej chwili wzrasta. W pierwszym miesiącu, w pierwszym, można tak powiedzieć, kwartale, w 59 dni obowiązuje w tył i w przód, więc generalnie tutaj pani się podnosi cały czas energetycznie już z powodu tego, że jest pani po urodzinach, już ta psychoenergetyka i układ hormonalny zaczyna pracować, bym powiedział, coraz większych obrotach. Tutaj ma pani karmiczne przede wszystkim spojrzenie na czego pani sobie nie może wybaczyć, albo komuś pani nie może wybaczyć. Nie wiem, no przeżyłam taką traumę. Zaraz panią wezmę tutaj na tapetę, nie odpuszczę pani dzisiaj. To znaczy, no miałam ciężkie przeżycia z mężczyznami. No właśnie. Nie mogę sobie tego też odpuścić, że popełniłam pewne błędy. Moje życie by wyglądało inaczej. No jest ciężko, można powiedzieć, pod każdym względem. No, odpowiedziała mi pani na lekcję karmiczną. W lekcji karmicznej ma pani wybaczanie. Przede wszystkim wybaczanie sobie. Za co się pani biczuje? Nie ma prawa się pani w ogóle w żaden sposób jakby biczować za cokolwiek. Doświadczenie duchowe, które przez panią przeszło w tej pozycji Saturna, daje pani tutaj wskazanie. Nie warci byli pani ci.
Myślę, że tak. Nie byli pani warci. Niech pani zacznie analizować w taki sposób, który da pani poczucie bezpieczeństwa. Czyli ten facet nie był mnie w ogóle warty. Wszedł w moje życie, bo tutaj pani nie ma absolutnie... Nie jest pani kompletnie jakby z pani winy, spotykała pani facetów na swojej drodze, którzy w pewnym sensie panią krzywdzili. Absolutnie. Nie ma tutaj takiej opcji. A pani, widzę, żyje normalnie jakby z poczuciem winy. Co ja zrobiłam takiego, że ten facet sobie poszedł, albo co ja zrobiłam takiego, że się nie udało. No w moim przypadku były to gorsze rzeczy, ale już nie chcę o tym mówić. Oczywiście. No. Okej, zróbmy inwokację i pracujmy nad tym i już. I muszę panią z tego wyzwolić. Nie ma, zmiłuj się. Dobrze, bardzo dziękuję. Skupić się też tak samo, bo pani ma w poglądach bardzo silną mistykę. Dalej to powtarzam. Też materializm w pewnym sensie, czyli robić sobie dzień dziecka. Obdarowywać siebie. Bo ja po prostu, ta praca to jest mój krzyż. No to właśnie. Jest mój krzyż życiowy. No ale czy pani siebie w ogóle obdarowuje? Kupuje sobie pani coś tak, żeby pani jakby sobie, jakby dla kogoś, a dała pani sobie? Wie pani, co ja mam za pomysł w tym momencie? Nie. No właśnie. No tak mówi ósemka. No ja już nie wytrzymam. Pani Małgorzato, dawać sobie prezenty. Tak jakby pani kupowała dla kogoś na urodziny coś, tak? Robi człowiek to z radością i chce komuś coś podarować, takiego, żeby on był z tego zadowolony. Pani sobie nie robi takich rzeczy w ogóle. Kiedy pani sobie ostatnio zrobiła prezent taki, że była pani z tego zadowolona, coś fajnego sobie kupiłam i jestem z tego zadowolona, jak nie wiem co, no? No, powiem szczerze, że teraz troszkę odczuwam inne zadowolenie, nie z takich materialnych rzeczy, że kupię sobie na przykład jakąś bluzeczkę czy coś tam, tylko chciałabym coś innego dla siebie zrobić. Obojętne co, tylko żeby pani dla siebie robiła. Bo ma pani naturę, pogląd taki wewnętrzny, ja mówię o mistyce i o materializmie. Nie można tego rozłączyć. Jednocześnie sobota jest dla pani dniem, w którym może pani pomagać innym osobom, wejść w taki wolontariat, komuś pomagać, coś mu dać, żeby tylko nie przesadzać, ale jednocześnie dla siebie robić dzień dziecka. Już robię dla pani ochronę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Małgorzatę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Przede wszystkim uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrów Małgorzatę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce i uzdrów jej duszę. Pozdrawiam serdeczne. Będę panią miał w myśli i będę pani starał się pomóc. Starałem się słowami panią tutaj też, trzeba zacząć od tego, że słowa też są leczące. Mogą być też kaleczące, jak państwo zapewne wiecie i z tym się w życiu spotykacie. Mają poziom uzdrowicielstwa polega na tym, że nawet gdy się ze mną rozmawia, ze mną się przybywa, to się zdrowieje. Ja zresztą nieraz komunikowałem państwu, że też funkcjonuje jak gąbka, dosłownie. Jeżeli będzie bardzo dużo osób wokół mnie, schorowanych, cierpiących, przechodzi wszystko przeze mnie i wchodzi we mnie. Jeżeli też jakby moje ciało fizyczne nie ma szansy czasami, bo tak się dzieje w życiu każdego z nas, szybko się rewitalizować, to też oczywista sprawa jest, że ciało przechodzi pewnego rodzaju też transformację, taką, której zresztą ja kocham i uwielbiam, bym tak powiedział wprost, bo sam kiedy w jakikolwiek sposób nadwyrężone jest trochę moje zdrowie fizyczne, to moje zdrowie psychiczne wzrasta do poziomu entego. Dosłownie, ponieważ mam wtedy czas na modlitwę, bardzo dużo się modlę, bardzo dużo robię inwokacji, całe dnie, całe noce. Jestem przeszczęśliwy, bo mogę to wtedy robić, dosłownie. I oczywiście robię w swojej intencji i w waszej intencji, bo nigdy o was nie zapominam. Więc to jest koło zamknięte. Ja nigdy, moi drodzy, jak widzicie teraz pasję, nigdy nie przestanę się zachwycać siłą energetyki, mocy energetyki, że jak energia potrafi niesamowicie scalać ciało, jak potrafi je przebudowywać, jak potrafi je przetransformować, jak potrafi przekomórkować dosłownie. To jest coś niewyobrażalnego. Ja nigdy, powiedziałem, Bożą mocą nie będę się powiedział,
nie przestanę inaczej, chciałem powiedzieć, nie przestanę się zachwycać, ponieważ to jest właśnie ten dar i ta Boża moc, która przepływa przeze mnie i przechodzi przede wszystkim w poziomie energetyki. Co się dzieje niesamowitego w ogóle, przede wszystkim w duchu, później w emocjach, w sercu, pokora, zgoda na to wszystko, co się dzieje. Człowiek, który nie godzi się na chorobę, zbuntowany jest, a kiedy nie jest zgodny z duchem, ja też mówię w determinacji, walczcie, okej. Ale cała rzecz polega na tym, że musisz być w zgodzie ze swoim duchem, musisz być w zgodzie ze swoimi emocjami, ze swoim wnętrzem. Wtedy ciało nie ma, powiedziałbym, nic do powiedzenia, ma niewiele do powiedzenia. Musi zareagować na siłę ducha. Mamy prawo do choroby, mamy prawo do cierpienia, ale to prawo jest prawem skazańca. Natomiast duch ma być szczęśliwy. Tutaj największe prawo obowiązuje, prawo miłości. I z tego musimy prawa zawsze korzystać. Do tego Was namawiam, żebyście do mnie dzwonili, pisali i będziemy w ten sposób rozwiązywać. Tchnieniem ducha, tchnieniem pasji, tchnieniem radości też uzdrawiam. Nie chcę się oczywiście porównywać, bo jestem maluczki do tego porównania, które chcę Wam powiedzieć, ale sam nasz wielki, cudowny Zbawiciel powiedział wprost: a któż się dotknął szat moich, mówi Jezus, uszedł duch ze mnie i w trakcie uzdrowił wszystkich tych, którzy dotknęli się jego szat. Ta sama okoliczność obowiązuje uzdrowiciela duchowego, czyli mnie. I gdyby nie było tej empatii, gdyby nie było tej miłości, gdyby nie było w moim sercu takiego oddania dla wszystkich istot czujących i potrzebujących pomocy, to nie ma mowy w ogóle o uzdrowicielstwie, o uzdrawianiu. Często trzeba siebie samego położyć w ofierze, żeby doświadczyć pewnych takich głębokich transformacji wewnętrznych. Mnie cierpienie, drodzy moi, niezwykle buduje. Niezwykle zmieniłem swoje zdanie czy pogląd na chorobę i cierpienie, będąc już bardzo, bardzo młodym człowiekiem, że cierpienie jest czymś, co jest dla nas tak naprawdę choroba. Cierpienie jest wybawieniem naszego ducha, bo duch w słabości się doskonali, jak mówi przekaz Pisma. Duch w słabości się doskonali. Zrozumieć te słowa, duch w słabości się doskonali, to zrozumieć przede wszystkim chorobę. Zrozumieć, że ona jest po to, żeby wzmacniała twojego ducha. Ale oczywiście potrzebna jest nam wtedy pomoc. Gdyby ta pomoc nie była potrzebna w chorobie, w cierpieniu ducha, istoty duchowej, to wchodzilibyśmy w ignorancję coraz większego, coraz głębszego cierpienia. I wracam do SMS. Proszę zapisać mnie na ceremonię ognia. Bardzo proszę o pomoc. Dziękuję i pozdrawiam. Żołądek mnie boli i cukier mam bardzo wysoki. Pani Teodozja, urodzona 4 listopada 1948 roku. I już robię dla Pani przekaz fantomowy przez fantom. Przede wszystkim właśnie na trzustkę. Problem z żołądkiem i trzustką. A to mamy jeszcze połączenie. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, tam moje dane są podane. Już mam. Miesiąc temu rozmawialiśmy, miałam przestać palić papierosy. Nic się nie udało. Miało się udać? Przecież to pani pali papierosy i trzeba te papierosy po prostu odstawić. Ja pani przecież papierosów nie zabiorę. Musimy nad tym pracować. Jak pani często robiła inwokacje? Ja codziennie robię. To mnie bardzo cieszy. Czekamy na efekt. Działamy, cały czas działamy, oczyszczamy, zabezpieczamy. To jest oczywiste, że trzeba jak nad każdym nałogiem pracować.
Nie będzie tak, że ja pani za przeproszeniem ścisnę gardło i pani przestanie palić. To jest niemożliwe. Fizycznie, ani w żaden inny sposób. Proszę? A szkoda. A proszę pani, na pieszczoty to trzeba sobie zapracować. Na pieszczoty to trzeba zapracować. Oj, to fakt. No właśnie. Czy udało się chociaż pani zmniejszyć ilość? Nie, nie. To dlaczego pani to robi? Nie wiem. No właśnie, jak to nie wiem. No nie wiem. Przecież to od nas zależy, czy my zdecydujemy tak, czy inaczej. Przede wszystkim trzeba poświęcić większą uwagę na to, żeby zrezygnować z papierosów, przemyśleć ten temat, zastanowić się, czy pani chce. Powiem tak, ja jestem w stanie pomóc komuś, kto tego chce, a pani jakby wyraźnie tego nie chce. Więc to nie jest tak możliwe, żebym ja za panią coś zrobił. I będę pracować, a dzisiaj poproszę o oczyszczenie tarczycy, bo jest niedoczynność. Mm-hmm. To działamy. Robimy z inwokacją i kładziemy rączkę na szyi? Dobrze. No, świetnie. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza. Oczyść i uzdrów mnie. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże. Boże Wszechmocny Boże. Ożywczym strumieniem powietrza. Ożywczym strumieniem powietrza. Każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza. Boże, każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce. Uzdrów moje serce. Uzdrów moją duszę. Wdech ustami, wydech ustami. Skupiamy się bardzo głęboko w tarczycy i przede wszystkim na drogach oddechowych. Wdech ustami, wydech ustami. I jeszcze oddychamy bez zatrzymywania po wdechu i wydechu. Dobrze. Rękę pod piersiami na splocie słonecznym. Wdech ustami, wydech nosem. Dobrze. Rękę niżej, tak żeby uruchomić oczyszczenie nerek. Wdech nosem, wydech ustami. Wdech nosem, wydech ustami? Tak jest. I rękę niżej, wdech nosem, wydech nosem.
Okej, okay, świetnie. Mam dla pani jeszcze zadanie domowe. Proszę, jak pani zapamięta albo sobie zapisać, koniecznie trzeba zrobić, no dzisiaj to już może nie, ale jutro z rana, zrobić tak zwane ślubowanie, czyli wrata. Wziąć obojętnie jaką wodę, jakby była święcona, to jest pięknie, wylać na rękę, na środek ręki, tak żeby woda spłynęła między palcami. Wcześniej trzeba napisać na kartce, albo też wypowiedzieć swoje imię, nazwisko i mamy koniec połączenia. Ale to też jakby tutaj dokończę tego zdanie. Napisać na kartce swoje imię i nazwisko, ja taka i taka, dnia takiego i takiego. Ślubuję albo też, no bo generalnie to jest słowo ślubuję, ślubuję, ślubuję trzy razy. Wylewając wodę, kiedy ziemia dotknie, wróć, kiedy woda dotknie ziemi, krople wody dotkną ziemi, podłoga, no mówię w przenośni ziemi, zostaną, że tak powiem, wysłuchane wasze śluby. To jest taki starowedyjski obyczaj wrata zwany ślubowanie. Jeżeli powiedziałbym tak, nie mamy tyle woli, tyle siły, jak państwo zresztą słyszeliście, pani słyszała, tutaj o woli, o sile trudno jest powiedzieć. To, drodzy państwo, od was zależy tak naprawdę, zwłaszcza wtedy, kiedy chodzi o tak zwane miękkie nałogi, jakimi są na przykład papierosy, są bardzo trudne, są często trudniejsze do usunięcia z życia niż jakieś poważniejsze problemy, bo człowiek jest wtedy zdeterminowany, bo się boi o swoje życie. Tam, gdzie są papierosy, ludzie najczęściej kompletnie nie zdają sobie sprawy z tego, jakie spustoszenie robi papieros. I widzicie, nie pomagają żadnego rodzaju ostrzeżenia na paczkach papierosów. Nic nie pomaga. W psychice jest zakodowana radość z tego. Jeżeli ktoś lubi palić papierosy i nawet zwraca się do mnie, no ja bardzo lubię sobie popalić, nieraz państwo to słyszycie, lubię sobie palić, no ale gdyby mi pan tam pomógł, żeby to ze mnie usunąć. No jest niemożliwe, moi drodzy. To wasza... Znaczy niemożliwe, jest możliwe, ale po długim czasie, tak? Mówię, ja bym chciał szybkich efektów, bardzo szybkich, ale są takie sytuacje, w których wymaga to logiki działania i przede wszystkim woli, bo to jest najważniejsze. Waszą wolą jest to, żeby zacząć współpracę ze mną, tak? Jeżeli ktoś ze mną nie współpracuje, albo też nie ma osoby takiej, która jest bezwzględnie zdeterminowana, zależy matce na synu, na córce, na kimś, czy komuś, dokładnie, bo największe, powiedziałbym tutaj, determinacja jest dla osób, które są nam bliskie. To działa, bo ta osoba bardzo dużo z siebie daje energii i modlitwy, i zaangażowania na to, żeby takiej osobie, która ma problem z nałogiem, podać swój potencjał energii. Dlatego ja powiedziałem, ja was, moi drodzy, proszę o to, żebyście ze mną współpracowali. Użyję tego słowa, żebyście byli jak apostołowie moi, żebyście mieli świadomość tego, że wy też możecie to czynić. Ale żeby tu nie popaść w jakąś pychę, arogancję, bym powiedział, duchową, to trzeba mieć świadomość tego, że ten przekaz musi ode mnie pochodzić i musimy współpracować. Po prostu musimy. Czasem są potrzebne wrata ślubowania i te ślubowania zakładamy na określony czas. Nie będę palić przez 3 dni, nie będę palić przez tydzień, nie będę palić przez miesiąc. Można zacząć od ślubowań na 3 dni. Koniecznie trzeba złożyć ślubowanie na określony czas. Jeżeli tego nie zrobimy, to musimy mieć świadomość tego, że to się może u nas bardzo mocno przeciągać. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patyk. A, dobry wieczór, z tej strony Maria. Witam panią pięknie. Chodzi mi o moją mamę. Tak. Proszę podać jakieś dane.
Maria, 24 stycznia, 33 rok, 1933. Mhm. I o kogo chodzi teraz? Chodzi o moją mamę Marię. Tak. Bo ona dzisiaj, no bo ona jakieś, nie wiem, jakieś urojenia ma jakieś takie w ogóle. Bym prosiła jakieś oczyszczenie krwi wzmocnienie, bo ciągle gdzieś ją mówi, że ktoś jej złe rzeczy, że tak się czuje właśnie, że jakby ktoś na nią jakąś klątwę rzucił. Mhm. I tak gdzieś noga ją strasznie boli, prawa jak brwa kurczowa, nie wiem, no taka gdzieś jakaś zestresowana, no nie wiem, co się jej w ogóle dzieje. No rocznik też zaawansowany, no to w tym wieku to się wszystko już dzieje. Tak, oczywiście. To się już wszystko dzieje. No, trzeba brać pod uwagę, że no dobrze, no ja mogę zrobić przez panią, no pani będzie w tym momencie tym generatorem energii. Oczywiście. I to będzie najlepiej. I proszę mi podać swoją datę. Moją? Tak, tak. No swoją znam. 21.03.52. 52? Tak, tak, tak. Ja tam do pana Zbyszka dzwonię, coś. No cieszę się bardzo, no. To jesteśmy jak przyjaciele. Dobrze. Bo ja już nawet mamie poprzekazywałam te inwokacje, żeby sobie robiła i żeby sobie nogi moczyła w tym wodzie razem. No tak, ona na pewno nie robi tak, jakby potrzeba, tak? Z całą pewnością. No, także generalnie cała tutaj nadzieja jest w pani, bo ja tutaj widzę też u niej taką trochę demencję, no to już jest tak wieki zaawansowany i tutaj ta energia jest taka osłabiona. Co prawda ma w kluczu tą siódemkę i ma taki dosyć tutaj, no może mieć te skłonności takiej do nawet bym powiedział szarpania przez duchy, przez siły eteryczne. Ona dużo może powiedzieć i dużo widzi. Jak najbardziej. Dobrze. Dobrze, zakładam ochronę i oczyszczenie nocą żywiołów. Zakładam błogosławieństwo, oczyszczenie, usunięcie wszelkich przeszkód duchowych z życia Marii. Niech się tak stanie zgodnie z moją wolą. Archanielską mocą Archanioła Gabriela, archanielską mocą Archanioła Rafaela, archanielską mocą Archanioła Michała i archanielską mocą Archanioła Uriela. Zakładam wszystkie możliwe ochrony pochodzące z energii anielskiej. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Proszę powtórzyć. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Każdego mojego oddechu. Oczyść moją mamę Marię. Oczyść moją mamę Marię. I uzdrów. Uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów moją mamę Marię. Uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce. Uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrów moją mamę Marię, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę, uzdrów jej ciało. Tak. Teraz proszę o niej myśleć, ja robię teraz przekaz. Wyobrazić sobie. I zakładam jeszcze oczyszczenie wodą. Co jeszcze mogę dla pani zrobić? Dla pani. Dla mnie, ja bym się chciała, że też oczyścić, bo ma takie i oczy mi strasznie bolą, i gardło, i w ogóle mam takie zaniki pamięci też, takie słabe myślenie mam. Oczy i gardło? Tak, oczy, gardło, w ogóle zatoki, niedoczynność tarczycy, to właśnie mam takie rzeczy. Dobrze, proszę rękę położyć na czole. Tak, żeby właśnie objąć zatoki. Zacząć wdychać ze mną ustami, wdech, wydech ustami. Tak. A ja będę już dla pani robić przekaz. Inwokacje, modlitwy to mamy. Tak.
Powtórzmy jedną, żeby uruchomić energię, tak? Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem Boże powietrza, oczyść i uzdrów mnie. Oczyść i uzdrów mnie. Uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem powietrza, każdego mojego oddechu. Oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało. Uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Boże Wszechmocny, Boże, ożywczym strumieniem powietrza, każdego mojego oddechu, oczyść i uzdrów mnie, uzdrów moje ciało, uzdrów moje serce, uzdrów moją duszę. Dobrze. Uruchomimy tak zwane punkty spustowe. Proszę położyć palec środkowy na, bezpośrednio tak nad okiem, nad brwią. Tak? I oddychamy sobie, wdychamy sobie ustami, wydychamy ustami. Dobrze. Dobrze. Zsunąć palec, nie odrywając od buzi, pod, na zatokę jarzmową, czyli pod oko. Tak. I tutaj trzymamy chwilę, oddychamy wdech ustami, wydech ustami. Sunąć rękę niżej, nie odrywając od policzka, na zatokę szczękową, tak w połowie szczęki. Tam jest też taki dołeczek. Tak. To jest łatwo znaleźć, tam mierzyć te punkty, bo to są takie obniżenia kości, więc łatwo jest tam trafić. Tak. I puszczamy w tej chwili limfę przez zatokę szczękową. Wdech ustami, wydech ustami. Dobrze. Rękę położyć na tarczycy, na gardle. Tak. I dalej, wdech ustami, wydech ustami. Tak. Rękę troszkę niżej zsunąć na klatkę piersiową, tak żeby objąć mostek i palce, żeby były skierowane w stronę oskrzeli. Tam u Pani jakieś ogniska zapalne, wyczuwam, coś poprzeziemieniowego. Tak, jest. I wdech ustami, wydech ustami. Dobrze, i mamy koniec połączenia. Pozdrawiam Panią serdecznie i wracam do SMS-ów. Przekaz dla Pani Teodozji zrobiłem. Teraz SMS pomoc dalszy. Na wizji do wspaniałego Zbyszko Patyk. Proszę o uzdrowienie. Wujek Michał, urodzony 2.2.36. No, pytanie jest takie dosyć złożone, ale ma guza na trzustce. No tutaj nie mogę reklamować, jaki olej pomoże, pyta Jarek. Wujek był już oczyszczany. No ja mogę od siebie zrobić tyle, że będę tutaj mogę cały czas, że tak powiem, działać oczyszczająco. Myślę, że w tej chwili popracuję na oczyszczenie poprzez siłę jaspisów, oczyszczenie krwi. Z tym, że dzisiaj zrobimy taki
A mamy połączenie następne. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Papyk. Witam, dobry wieczór. To jest rozmowa anonimowa. Tak, tak, oczywiście. Postaramy się tak, żeby było dobrze. Tak, ja mam takie pytanie, tylko jedno. Proszę. Co jest problemem, co jest przyczyną wycieku moich finansów, że tak powiem. Nie jest jeszcze najgorzej, ale taki nagły wyciek finansów, niespodziewane wydatki takie. Co jest przyczyną? Przyczyny zawsze są złożone w takich sytuacjach, bo tutaj nie widzę, żeby pani nadmiernie wydawała, tylko że jak pani to rozumie, proszę mnie troszkę naprowadzić, bo generalnie z wibracji numerologicznej ma pani wibrację wydawania pieniędzy. Ma pani dużą siłę empatii, lubi pani je wydawać. No, ostatnimi czasy zbytnio ich nie wydaję. Był taki czas, że wydawałam, ale to jest mniej pracy i działalność prowadzę oczywiście. Tak, tak, tak. Dużo mniej klientów, a więcej takich pokątnych wydatków. No. Nastąpił wyciek, nie przybywanie. Właśnie, czyli to jest tutaj trochę sytuacja, bym powiedział, zaraz sprawdzę. Powiem tak, jest pani w tej chwili w ogóle bardzo trudny. Ten poprzedni rok, 2018, mógł być dla pani bardzo trudny. Właśnie z stratami, ciągłymi stratami. To znaczy się, tamten rok był fantastyczny, te straty zaczęły się, ta strata zaczęła się pojawiać od listopada, takim ciągiem. No to mówimy o poprzednim roku. Tak, tak. No. Dlatego mówię, że nie cały rok, bo to nigdy nie ma tak, że to jest cały rok, tylko przestrzeń mniej więcej, tak jak pani powiedziała, no koniec, mogło się to już zacząć gdzieś koło września nawet. I zaczęło się to po prostu coraz bardziej eskalować. Mniej więcej powinna pani już w tej chwili wchodzić zdecydowanie, nawet od dzisiaj powinna pani już wchodzić w lepszy okres, tak? Generalnie gdzieś koło 14-15 marca powinna już być zdecydowana poprawa. Inaczej, 9, 18, 27 to są korzystne daty. Wibracja górowania jest 27. Wróć. Po 27 lutego powinno zacząć być tendencja już zatrzymania. Ja zaraz popracuję tutaj, żeby pani to też ten mieszek trochę przyhamować, żeby pani nie miała takich. Tak, ale ja bym jeszcze prosiła o takie pytanie, bo wie pan, że przyczyny też są i energetyczne. No, o tym mówię. Na tym popracuję. Tak, tylko że właśnie czy to poszło od kobiety, o to by mi chodziło bardziej, tak, jeżeli by mogła. A właśnie, no to już pani mnie tutaj doprecyzowała, właśnie o to pytałem, czy po prostu zwrócić uwagę i poszukać jakiejś osoby, która mogłaby pani tutaj szkodzić, na przykład w jakiś sposób, tak? Zazdrościć, czy podobne rzeczy. No. No bo to taka okoliczność może być. Taka okoliczność może być. Tak, tak. Znaczy, powiem tak, no, ma pani tutaj taką sugestię na zasadzie osoby jakiejś dosyć solidnie pani zazdroszczącej, w ogóle pozycji życia i tak dalej. Zobaczmy tylko tutaj, jaka to może być zbliżona jakaś wibracja. Czy pani ma szczególnie jakieś podejrzenie kogoś zbliżonego, chociażby by mi pani zasugerowała jakąś datę? Znaczy może być tylko dzień na przykład, albo po prostu. No 8 marca 1973 ta osoba. Już pracujemy nad tym, 83, 8 marca jest 83, tak? Znaczy się 73, 8 marca. No tak, nie, to już data tutaj corocznika, to już nawet specjalnie nie wchodzi 9-1-8. Osoba w dużej opozycji do pani. To będzie oznaczało, że wchodzi w każdą relację jakby z panią dosyć, powiedziałbym,
osobowość dosyć mocno lawirująca. W pierwszym kluczu pojawia mi się taka osoba, która dosyć mocno lubi, powiedziałbym, no może nie manipulować, ale bardzo, powiedziałbym, no mało sprzyjająca, jeśli chodzi o, o relacje, kontakty i tak dalej. Czy jego... Czy ta osoba, że tak powiem, tak, jego kontakt, jego... Właśnie jego relacja ze mną, tak, jest czciwą relacją, czy to jest taka relacja, która chce coś skorzystać na mnie? Raczej skorzystać. Albo nawet nie raczej, tylko na pewno. I nie ma tam nic podszytego uczucia, no, jest to nie, jest nie, 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 to jest uczucie jak najbardziej, tylko że ja mówię wprost. To, co ja widzę, aha, że wężyk, że tak powiem, ruch, no powiedziałbym tak, że doskonale sobie radzi w relacjach z ludźmi i świetnie potrafi ludźmi manipulować. Wprost. Tak. Mhm. Tak. Jednocześnie ma bardzo silnego Saturna, więc w tym momencie sprawia wrażenie osoby bardzo odpowiedzialnej. Bardzo takiej... No. Sprawia wrażenie, tak. Wrażenie. Wrażenie. Natomiast tak nie jest. Natomiast tak nie jest. Świetnie potrafi dosłownie manipulować. No bo ja dostałam już w życiu parę sygnałów, że po prostu ciągnie mi ze splotu sakralnej. Że tak, ja dokładnie. Bardzo mocno zasilam energetycznie, tak, i jemu się powodzi. I no jest to mój partner, no cóż to będę dużo ukrywać, no, taki partner. No, widzę to, no widzę to. Powiem tak, no osobowość bardzo czarująca. Osobowość bardzo. Zupełnie, powiedziałbym, no do rany przyłóż. Natomiast energetycznie, tak jak pani to wyczuwa, idzie ze splotu, bo materia idzie niesamowicie ze splotu. Pani tak, jest ze splotu. Osobą, która jest bardzo empatyczna. Pani ma silnego Marsa w sobie, w kluczu. Więc w duchowości jest pani osobą, która jako, powiedziałbym, jako Słońce i jako Saturn daje pani perspektywę, przede wszystkim pani czuje i świat postrzega przez ducha, ale jednocześnie jest pani osobą jak Słońce, które ogrzewa cały świat i dobrych i złych. No, dokładnie. I... No, nie chcę za dużo tam zdradzać o sobie. Nie, no to ja wie pani o co ludziom. Chodzi. Ja pracuję w energiach, nie karty. Dokładnie to tak. Dokładnie tak. Tak. To jest ewidentnie widoczne. Tylko, że tak, tutaj ma pani kogoś, kto panią cały czas, że tak powiem, topuje. Ograbia z energii, krótko mówiąc. Tak, tak. Mi to już przyjaciele moi sugerowali, no. Tylko że no jak to u mnie, no uczucia uczuciami, ale zaczynam trochę świtać, zaczyna mi trochę w głowie świtać, dlatego prosiłam o poradę. Oczywiście. Bo my dla siebie nie jesteśmy dobrymi diagnostami. To prawda. To prawda. Jednak tak, czyli jednak... Często nie ma wyczucia tego, co pani już słyszała, na pewno nieraz mówię, że oczywiście. Nie umiemy zatrzymać empatii, tak? Ona oczywiście, tak. To pędzi jak pociąg i tak. Czasami dla siebie już, jak to mówią, brakuje. Dokładnie. Dlatego trzeba się czasami pozbierać w różnych sytuacjach, bądź też po prostu nie krępować się i zawsze się kogoś poradzić, jeżeli znajdziemy kogoś, komu zaufamy, ależ, no, tak? No ależ oczywiście. Dlatego wkroczyłam w ten teren trochę innej energii, bo to też energia, żeby podpowiedziała. Rozumiem. Czyli jestem wyciągana energetycznie ze splotu. Tak, no a wie pani, no pani ma przede wszystkim pewną ważną wartość w sobie, tak? Uduchowienie i prowadzenie przez swoje wewnętrzne ja, tak? Dokładnie. I tam jest odpowiedź. Dokładnie. I tam jest odpowiedź w pani, który pani znajdzie, powiedziałbym, ale też no trzeba, że tak powiem, swój charakter też jakby zaspokajać, tak? Bo pani ma taką, powiedziałbym, charakter, żywioł to oczywiście ogień, ale w mocy działania to przede wszystkim przywódca, generał. Jak pani się wycofuje na przykład na jakąś pozycję taką trochę, bym powiedział, poddańczą, to w tym momencie pani energetyka dokładnie ubożeje. Dokładnie, generał tak, ma rządzić, tak. Ale też generał jest opiekunem innych, prawda? Aha. I odpowiedzialny i wobec nich, i wobec, że tak powiem, globalnie, aha, tak? No więc aha, to jest kwestia, jak pani będzie troszkę się za mocno wycofywała, no to automatycznie dostaje pani, bym powiedział, porcję
zabrania dokładnie tej energii, którą potem jest szalenie trudno wprowadzić dokładnie jakby z powrotem w ład, tak? Dokładnie, czyli te moje przez całe życie 3 kroki do przodu, 2 do tyłu. To dobrze, że 3 do przodu, a 2 do tyłu, nie odwrotnie. Typowo raczy, tak, typowo raczy. No. Zawsze dochodzę do celu, tylko dużo wolniej, nie? No ale to jest, wie pani, no to jest domena tej wibracji, którą pani posiada, ale to nie jest nic negatywnego, bo to jest tak, ja to nazywam ten oddech uduchowienia, tak? Że człowiek, który pędzi nam za mocno do przodu, jak ma taką wibrację trochę nieczystą, jak ja to mówię, to on po prostu nie jest w stanie kompletnie zobaczyć, co tam z tyłu za nim się dzieje, tak? A pani ma jednak taką tendencję do tego, żeby to uduchowienie w sobie przyhamować, pęd życiowy, rozejrzeć się i wewnętrzne ja obudzić i zapytać go, tak? Po prostu. Bardzo dobra rzeczywistość. Na przyszłość. Pozdrawiam serdecznie i biegniemy, kochani, bo czas nam ucieka, do SMS-ów pomocowych. I następny. Pomoc. Kazimierz, urodzony 18 stycznia 1972. Brak energii, zmęczenie, bóle głowy, oczyszczenie na finanse. Dobrze. To jest też sygnał, drodzy moi, że początek jest roku, ale a sygnały są, często widzę, o finanse. To jest, nie jest dobra wiadomość na ten rok, chociaż ten rok, drodzy Państwo, warto startować z różnego rodzaju, ja już mówiłem, nawet w poprzednim roku i w tym roku, w początku styczeń, luty mamy, także żeby podejmować działania i kroki, które przyniosą w przyszłości dosyć mocne, jakieś stabilne oparcie finansowe. Czyli można rozpoczynać jakieś inwestycje, można rozpoczynać jakieś projekty swoje, można gdzieś zainwestować. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo to jest też rok, który jest z tendencją do, drodzy moi Państwo, do strat. Strat często nieprzewidzianych, strat z powodu, no nazwijmy tak delikatnie mówiąc, od kradzieży począwszy po straty nieprzemyślane, zainwestowane, bo to też mniej więcej w tym kierunku trzeba myśleć, że to jest 50-55%, panie Kazimierzu. Więc ta energia może być taka dosyć, rzeczywiście dosyć tutaj osłabiona, no i przez to też zmieszka, wycieka, uciekają, że tak powiem, finanse, więc zaczniemy od tego, żebym tutaj popracujemy sobie na wspólnie, proszę się skupić, skoncentrować i popracujemy na oczyszczeniu krwi, oczyszczeniu przede wszystkim splotu słonecznego. Tutaj ta energia musi się mocno osadzić. Z daty urodzenia 18.9. Może pan się wspomagać z taką datą duchową, może się pan wspomagać na przykład nie krępować się, na przykład czerwoną koszulą, czerwoną chusteczką i tak dalej, i tak dalej. Wspomagać się energetycznie, tak przynajmniej mówi to Ajurweda, żeby medycyna indyjska, wspomagać swoje wibracje duchowe konkretnymi barwami. Koral czerwony bardzo znacznie też podniesie wibracje. Przy takim osłabieniu energetycznym, no i przy tak młodym wieku, to jest bardzo wskazane, żeby właśnie wspomagać się śmiało jasnymi, pastelowymi, bądź też przede wszystkim czerwonymi barwami. Dzisiaj nie ma problemu, żeby troszeczkę się wspomóc. Koszula różowa pod marynarkę, więcej czerwieni, czy w krawacie, to już jest bardzo dużo. Oczyszczamy splot słoneczny. Większa ekspansja, tutaj też siła do 9,1. Bardzo silna wibracja słońca też jest w pierwszym kluczu, więc warto w tym momencie z tego słońca korzystać dosłownie i bezprzenośnie. Wybrać się być może niebawem na urlop, gdzieś do ciepłych krajów. Dużo operować słońcem po swoim ciele.
i w ten sposób też podnosić energetykę. To jest bardzo prosty sposób, ale często nawet nie zwracamy na to uwagi, że mogłoby to nam pomóc. W tej chwili oczyszczam splot słoneczny, oczyszczam krew, bo tutaj dla mnie przyszła informacja, że zanieczyszczenie krwi. Być może trzeba troszeczkę zwolnić tempo życia. Może być sytuacja, że troszeczkę prowadzi pan, że tak powiem, mało higieniczny tryb życia. Jeżeli prowadzi pan i nie zgadza się pan ze mną, higieniczny tryb życia, to ewidentnie jest, nazwijmy to tak, wyciek energii z splotu słonecznego. Jest pan osobą bardzo sensoryczną, bardzo empatyczną, bardzo mocno odbierającą bodźce energetyczne. A jeżeli ta pierwsza wersja, bo tutaj jest taka moja wizja, to bezwzględnie trzeba troszkę zwolnić tempo. I tak jak mówię, urlopu, poszukać mocą żywioł ziemi, wody, ognia i powietrza, całkowicie zakładam energię oczyszczenia. I zapraszam, kochani, na przerwie. Po przerwie się spotykamy. Dzień dobry, nazywam się... Więc korzystajcie, moi drodzy, dzwońcie, piszcie. Czas bardzo krótki, a miesiąc też krótki, więc też pamiętajcie, drodzy Państwo, o tym, że SMS-y o treści ogień, intencja w nim zawarta jest bardzo ważna i istotna przede wszystkim dla Was, żebyście, moi drodzy Państwo, osiągali szczęście, radość i dobrostan. A numer 73212 to jest numer SMS-a, którym, jak powiedziałem, zawieracie swoją datę, imię i przede wszystkim intencję, której ma dotyczyć temat. No i przechodzę do następnego SMS-a. Pana Kazimierza tutaj oczyściłem, zmobilizowałem jego działania do przyszłości. I SMS pomoc. Pani Dorota. Pani Dorota urodzona 9 grudnia 1953 rok. Proszę mi pomóc. Mam problem, bardzo mnie piecze przy oddawaniu moczu. Nic nie pomaga. Ale liczę na Pana, nie mogłam się, to już zostawmy, ale liczę na Pana, dobrze. Droga Pani, zaraz tutaj sprawdzę, co ja w ogóle tutaj u Pani widzę, bo przyczyn pieczenia, jak wiemy doskonale, może być bardzo wiele, zwłaszcza w takim przypadku, gdzie mam nadzieję, że Pani przede wszystkim już zrobiła wszystkie badania laboratoryjne i jest Pani pod opieką lekarza. Natomiast nic nie pomaga. No teraz pytanie, co Pani zażywa i w jakim kierunku się Pani tutaj leczy. Ja sobie przede wszystkim sprawdzę tutaj u Pani poziom energetyczny, zanim sprawdzę przede wszystkim dalsze problemy na trakcie układu krwionośnego i limfatycznego. Zobaczmy, co nam tutaj pokaże energetyka. ...52-55 to rzeczywiście ta energetyka jest osłabiona, organizm bardzo mocno czerpie w problemie, sobie tutaj próbuje radzić, wyczerpuje energię. Zobaczmy, jak tutaj wygląda układ właśnie. Proszę Pani, pojawia mi się tutaj wyraźnie lewa nerka. I problem już jest troszeczkę wyżej. Pęcherz moczowy. I też lewa strona. Lewy przewód. Nerkowo tam w kierunku pęcherza moczowego. Wyraźnie lewa strona cały czas. Dobrze, robię oczyszczenie. Miód wrzosowy. Koniecznie do przyjmowania.
też koniecznie wzmocnić organizm, oczyścić. Oczyszczam go już w tej chwili, pęcherz moczowy i nerki. Mocny stan zapalny i niedrożny tutaj. Zobaczymy, to, na ile mogę tutaj pani pomóc w przekazie fantomowym, bo tutaj będzie istotna rzecz, żeby ruszyły nerki, żeby przekaz dał tutaj szansę na uruchomienie procesu oczyszczenia i wzmocnienie immunologiczne. To jest bardzo ważna sprawa w tej chwili. Mam nadzieję, że pani jest po drugiej stronie, że tak powiem, naszego spotkania. Ja to nazywam po drugiej stronie biurka. Więc proszę rękę położyć na pęcherzu moczowym, zacząć ze mną wdychać nosem i wydychać ustami. Wdychać nosem, wydychać ustami. Koniecznie odwiedzić urologa. Ale też nie zaniedbywać przede wszystkim przekazów energetycznych i dbać tutaj o wzmocnienie. Bardzo są osłabione jest przepona moczowo-płciowa. Wdech nosem, wydech ustami. I teraz wdech nosem, wydech nosem. Gdybyśmy byli na połączeniu telefonicznym, to bym panią poprowadził, co zrobić w tej chwili jeszcze tak, żeby szybko ten problem rozwiązać. W tej chwili mogę tylko tak podpowiedzieć pewien taki schemat, bo oczywiście podłoże pieczenia od infekcji bakteryjnych po inne zaburzenia może być bardzo wiele oczywiście. Tutaj nie ma co dywagować na temat, co jest przyczyną. Najważniejsze jest to, żeby pomóc. Mhm. Witam serdecznie, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Czym mogę pomóc? Dzwonię, bo chciałam po tej rozprawie, co tam miałam tydzień temu, ja się też kontaktowałam. Tam rozumiem, wiemy, wszystko wiemy, tak? Tak. Teraz tak, w taki sposób, żeby po prostu, żeby nie było tak, że tak często i dla bezpieczeństwa też. No chciałam się zapytać, co odnośnie tej rozprawy, co była tydzień temu. No tak jak pan mówił, że będzie jakaś niespodzianka, no i była niespodzianka ze strony męża oczywiście. Zaskoczył mnie tak samo też na rozprawie. Mhm. Jedno, co jest pocieszające, no to, że będzie to badanie psychologiczne, czego się bardzo cieszę, ale okres oczekiwania pewnie też będzie dosyć długi. Nie powinno być długi okres. Nie. Widzę, że to będzie dosyć sprawnie pójdzie i będzie w miarę szybko. Aha, że w miarę szybko będzie. Tak. Ale to jakoś będzie korzystnie w końcu na moją stronę, nie w końcu się zacznie to zwracać jakoś tak pozytywnie, czy... Nie, powiem pani tak, no. Wie pani, że to się dzieje cały czas pozytywnie. Ja pani od razu powiedziałem, że to jest sprawa bardzo trudna. Natomiast idąc, powiedzmy, tym torem, którym idziemy, to jak pani sama widzi, pewne rzeczy możemy troszeczkę zaaranżować, tak, żeby one były z korzyścią dla pani. No. Pani nie może być w tej sytuacji w ogóle w żaden sposób pokrzywdzona. A to, co się wydarzyło, to już to przewidzieliśmy, tak? Więc przewidziałem, ale przewidzieliśmy, no. Odpowiedzialność zbiorowa. Tak. No. Także,
Także tu musimy nad tym pracować, żeby po prostu cały czas zabezpieczać pani działania, żeby tych, żeby i powiedział tak, niespodzianki będą na pewno, bo to już wiemy, tak? Ale żeby te niespodzianki nie eskalowały, powiedzmy, dalszych problemów, tak? Poza tym, no mówię, no najważniejsze jest to, że wiemy, o co chodzi, i ujawniły się sprawy, które no, były kiedyś nie do przewidzenia, tak? A teraz już mamy perspektywę do działania, tak? No. Nie jest źle, no. Trzeba być czujną, musi pani być czujną i ty po prostu będziemy rozwiązywać, no. A z tym moim Igorem, bo on też tak, on teraz mi się ostatnio teraz pochorował, teraz on jest taki, strasznie się zmienił przez ten okres tego tygodnia czasu, strasznie, miał takie zmienne nastroje, taki zmienny, także raz był płaczliwy, raz się chciał przytulać, także bardzo, bardzo taki dziecko odmieniony, bo teraz przed tą po prostu rozprawą on był też na tym widzeniu u taty, tak. No i właśnie tak się strasznie zmienił się po prostu, nie wiem, co tak spowodowało, czy ta jego choroba, czy inne osłabienie immunologiczne jest bardzo wrażliwe i rozmawialiśmy o tym, że mówiłem pani, że jego trzeba chronić, bo jeżeli będzie taka sytuacja, to on, dzieciak będzie popadał po prostu w taki, no powiedziałbym, dysonans, nie będzie wiedział, on generalnie i tak jeszcze nie rozpoznaje, co się dzieje. Jaki to będzie miało wpływ na jego dalsze życie, tak? Takiego małego dziedziusia, bo przecież te, co ma tu, 4-latka? 5. No, faceta to się zawsze postarza. Facet to zaraz może mieć 5. Jak dziewczynka, to by pani powiedziała, że 3. No, żartuję, ale... musimy go chronić po prostu, tak, żeby nie to, żeby może miał jak najmniej kontaktu, ale żeby też był przygotowany. I tutaj temat psychologii jest bardzo ważny, bardzo istotny, bo da zupełnie troszeczkę inną perspektywę i będzie pani miała pole do działania, tak? Aha. Że no powiedzmy, że dla dziecka będzie lepiej, jak psycholog oceni, żeby te kontakty były troszeczkę miarę pod kontrolą, tak? No pani musi mieć tutaj możliwość jakby ingerowania, tak? W relacje między nimi. No bo tak coś mi się jeszcze tak nasuwało, bo właśnie jak... no właśnie on jest taki odmieniony, jest i ja muszę jakoś kontrolować to, no bo widzę, że coś się niedobrego dzieje. Nawet jutro planuję też, znaczy, no nie wiem jak to też wyjdzie, no bo nie chciałabym, żeby jutro na tą wizytę jechał, bo on jeszcze nie jest na tyle zdrowy, także nie wiem, pewnie też będzie miał jakoś to echo, pewnie odbicie jakoś, ale no nie chcę, żeby jutro po prostu jechał na tą wizytę i wszystko, żeby no nie pojechał po prostu, nie wiem jak to. Znaczy powiem pani tak, to co ja tutaj widzę, może być taka okoliczność, że Igor będzie chorował w takich sytuacjach, kiedy będzie musiał, znaczy powiem tak, u niego układ immunologiczny i bardzo duży związek z panią ma, bardzo duży, silny związek emocjonalny. I może tak się często zdarza, że dzieci, kiedy jakby nie wyrażają zgody, a nie mogą postawić żadnego weta, bo albo jest dziecko jeszcze bardzo małe, to po prostu robi to na podświadomości, zaczyna chorować. To jest znany przypadek, że dzieci bardzo często chorują, bo mają złą relację między rodzicami. I to jest taka manifestacja podświadomości, energetyczne osłabienie. Po prostu ta energetyka jest bardzo mocno zaburzona. Zrobię tutaj oczyszczenie, bo to jest kwestia, żeby to wprowadzić. Jeszcze przepraszam, że tak się... Proszę mówić. Że na ceremonii ognia, żeby nas pan zapisał. Dobrze. Od razu. Chcemy już, jak przy okazji dzwonię. Dobrze. Dobrze, zabezpieczam Igora, zakładam całkowitą ochronę, mocą żywią, zakładam całkowitą ochronę, oczyszczenie, uzdrowienie. I tutaj mi się pojawiają u niego mocno skrzela. Aha. I czy on byłby przebadany?
u lekarza byliście? Był przebadany, tak, był przebadany, ale on nie chciał, znaczy się nie taki, nie chciał oddychać, po prostu taki głębszy wdech. Lekarka też mu mówiła, żebym ćwiczyła z nim techniki oddychania, po prostu, żeby oddychał, właśnie nie chciał oddychać. No. Także no, muszę, kazała mi przyjechać na wizytę kontrolną za kilka, mówię, w przyszłym tygodniu, także wybieram się też, nie wiem, albo jutro pojadę z nim, albo nie wiem, albo po czwartku, także wybieram się też na tą wizytę. W ogóle my to się obydwoje pochorowaliśmy, tak samo jak i dziecko, tak i ja, także my obydwoje często chorujemy, nie tylko żon, tylko w ogóle obydwoje tak nas jakoś to w ogóle wszystko też tak dopada. Tak? Wie pani, przede wszystkim smutek, żal. Ani pani, ani dzieciak nie rozumie, co się dzieje. To jest w płuca, to jest element smutek, żal. Płuca globalnie, jako skrzela i płuca. Emocja bardzo mocno zeszła nisko, tak, na skrzela, osłabia immunologicznie i przez to po prostu, wie pani, otwarte okno może człowieka zaziębić, tak? Jest przekroczona już wszelka granica emocjonalna w was, obydwojku. No. Tak, i proszę położyć rękę na klatce piersiowej i zacząć oddychać wdech ustami, wydech ustami. A ja robię już przekaz oczyszczenia dla pani i dla dziecka. Dobrze. Rękę pod piersiami na splocie słonecznym. Wdech ustami, wydech nosem. Wzmocnijmy odrobinę, mam nadzieję, że szybko się to uda u pani, u dziecka, wzmocnić splot słoneczny i krew. Wdech ustami, wydech nosem. Dobrze. Troszeczkę wzmocnimy nerki i usuniemy strach. Wdech nosem, wydech ustami. Dobrze. I niżej na pęcherz, żeby usunąć lęk. Wdech nosem, wydech nosem. Proszę przyjmować ode mnie przekaz i tutaj jeszcze też z myślą o dziecku cały czas, żeby skupić tę energię bardziej. Dobrze. Mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza zakładam na Ciebie błogosławieństwo, oczyszczenie, uzdrowienie wszelkich problemów, usunięcie wszelkich przeszkód z Twojego życia. I dobrze. I pozdrawiam serdecznie. Koniec połączenia. Dobrze. I przechodzimy do SMS-ów. Tak, dla pani Doroty już zrobiłem tutaj przekaz i działanie. SMS następny, SMS pomoc. Pani I
Irma prawdopodobnie, Irema, Irma. I albo Irena, albo Irna. I chyba nie. No cóż, podane mam w treści Irema. 1/4/1954 rok, proszę o oczyszczenie tarczyca, oskrzela, płuca i serce. Powracam, dziękuję, dobrze. Tarczyca, oskrzela i płuca. Sprawdzę energetykę, jak dzisiaj bardzo mi się tutaj... Dobra jest energetyka, 60-62%, to jest zupełnie bardzo dobrze, przyzwoicie. Czyli mamy tutaj tak naprawdę sferę przede wszystkim oczyszczenia, zrównoważenia energetycznego. Bardziej tutaj pani robi to profilaktycznie z tego co widzę, niż jakikolwiek stan się chorobowy pojawił. Nie ma takiego głębszego tutaj, przynajmniej ja nie widzę głębszego stanu, jakiegoś problemu. Oczyszczam w tej chwili tarczycę. Płuca, oskrzela i serce. I robię przekaz. Boże Wszechmocny, Boże ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrowij ciało, uzdrowij serce, uzdrowij duszę. Boże Wszechmocny, Boże ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrowij ciało, uzdrowij serce, uzdrowij duszę. Boże Wszechmocny, Boże ożywczym strumieniem powietrza, oczyść i uzdrowij ciało, uzdrowij serce, uzdrowij duszę. Jak się tak stanie. I następny SMS pomoc anonimowo. Zofia, powracam, proszę o oczyszczenie krwi, uzdrowienie z chorób głowa, ucisk na piersiach, gdy się zmęczę, proszę o ceremonię ognia. Kochani, ja się bardzo cieszę, że, bo tak zwrócę uwagę, mamy specjalny SMS do tego, żeby wysyłać SMS właśnie z zgodnymi potrzebami do ceremonii ognia. Witam serdecznie, dobry wieczór, Zbyszko Patyk. Dobry wieczór, panie Zbyszko. Ja anonimowo tam do pana chciałam. Proszę bardzo. Chodzi mi o córkę. Tak? Wie pan co, ja mam z nią teraz taki mały problem. Ona po prostu się wszystkiego boi. Ona teraz jak pisze jakieś egzaminy albo co, to ona to tak przeżywa, że ona w ogóle nie jest pewna, czy ona to dobrze pisze, czy niedobrze. Nie mogę jakoś do niej dojść w ogóle. Ona jest taka jakaś nerwowa bardzo. Wszystkim się martwi na zapas wcześniej. Nie może się w ogóle skupić. Czy można by jej jakoś pomóc? W ogóle to prosiłabym ją o oczyszczenie tak samo i o jakąś ochronę przed negatywnymi jakimiś... Ile ona w tej chwili ma? 18? Nie, 16. 16. Jest w wibracji osamotnienia. A jednocześnie ma taka, czuje się wyalienowana z otoczenia i stąd ma też i problemy, podejrzewam, z koncentracją i z jakby z taką swoją przebojowością. Jest bardzo wrażliwa, jest bardzo uwrażliwiona. Zgadza się. I tu jest dwójka, tu jest 11. Nie, w kluczu ma 11. Po prostu jest w tej chwili w bardzo trudnym okresie czasu. Powinna w wieku 18 lat z tego już zacząć wychodzić tak definitywnie. Znaczy, powiem tak, no to jest dobra perspektywa. Jeżeli by to było samoistnie się działo, to by w tym okresie wychodziła. Natomiast jak my sobie podziałamy, to zdecydowanie postaram się ją uwolnić od tego problemu. Generalnie, mówi pani, jest...
problem jak? Jest taka, nie chce się zwierzyć w ogóle pani, czy nie kontaktowa jest, ucieka tak jakby w swój świat? To znaczy nie. Ona rozmawia, jak ma jakieś problemy, ale ona po prostu nie może się skupić w szkole. Ona ma teraz ostatnie te pół roku, to ona się bardzo zaniedbała w tej szkole. Ja się w ogóle boję, czy ona nie będzie musiała szkoły zmienić, czy ona po prostu sobie poradzi w tej szkole, żeby ona do tych egzaminów się przygotowywała w tej chwili. Zobaczę u niej energetykę. Powiem tak, nie chciałbym pani martwić, ale nie podejrzewa pani czegoś tam, że ona troszkę, towarzystwo, ewentualnie coś... To znaczy, to co wiem, to ona się przyznała, że papierosy wchodzą. No właśnie, no tak chciałem, żeby pani to powiedziała, bo coś nie tylko to mi się tutaj pokazuje. Może niech pani trochę pokontroluje. To znaczy, robiłam jej test, wiem, o co panu chodzi. No. Robiła badania krwi i jest wszystko w porządku. W porządku. Tak. No a są jeszcze inne takie rzeczy. Dobrze, nie będziemy wprowadzać tutaj takiego stanu. Jest niski poziom energii, 55, to nie jest za dużo jak na dziewczynę, która ma 16 lat. 55, tak, bardzo niski poziom energii ma. Na ten wiek to absolutnie powinno to być 80%, a tutaj jest bardzo niski poziom energii. Ja tutaj bym szukał mniej więcej, bo ona ma skłonności do depresji. Aha. Ma bardzo chwiejny taki wewnętrzny świat, bardzo mocny. No a co ja mogę w tym kierunku zrobić, żeby jej jakoś pomóc? Przede wszystkim trzeba ją wspierać, ale tutaj za dużo to pani sama nie zrobi. Musimy ją wzmacniać energetycznie, ten poziom energii się będzie podnosił. Ona powinna bezwzględnie zacząć się skupiać na o sporcie, to tutaj prawdopodobnie to nie widzę, żeby ona była zainteresowana jakimiś... Nie za bardzo. No właśnie. Dokładnie to, co widzę. Powinna... Powiem tak. Ma skłonność do depresji. Powiem wprost. I dlatego jest taka sytuacja. Mogła, tak jak powiedziałem, tu próbowałem naprowadzić, pani mnie nawet wyprzedziła. Rzeczywiście trzeba uważać, żeby przypadkiem gdzieś czegoś nie przyjęła. To jest podstawowa sprawa. Nadmiernie jej nie kontrolować. Jeżeli kontrolować, to tak powiedziałbym z pułapu peryskopu, żeby pani widziała, a ona nie widziała. Ale to nie jest takie proste. No nie. No nie. Ja już to panie Zbyszku robię. No wiem, widzę i podziwiam panią, że pani już wyprzedziła czas i zrobiła pani testy, bo w tym momencie troszeczkę pani, bym powiedział, w przenośni uratowała sytuację. Ja się boję o nią bardzo, bo no, ja wiem, jakie widzę. Teraz jest. Ja nieraz nie mogę spać, bo ja cały czas myślę i mnie to tak dręczy niesamowicie, że ja... Droga pani ma niesamowitą siłę empatii i ogromną mądrość w dacie urodzenia. Więc to pani daje szansę na to, że pani ma dar przewidywania i dar, że tak powiem, ochrony jej. Tylko tutaj wie pani, nie o to chodzi, żeby wylać dziecko z kąpielą i żeby pani sama siebie też nie, za przeproszeniem, nie zamęczyła. Tylko chodzi o to, żeby tutaj dziewczynę opanować. Mówię, opanujemy energetycznie. Będziemy się kontaktować, to będziemy panować nad tą sytuacją. Dobrze. Zapanujemy nad tą sytuacją. Natomiast chcę powiedzieć, że ten poziom energetyki jest trochę niebezpieczny dla niej. Bo to jest za nisko. To idzie taka sytuacja, że w tej chwili energetyka idzie nie na wzrost, tylko idzie na podtrzymywanie pracy narządowej. Czyli u niej efekt skupienia, wysiłek intelektualny to jest dokładnie graniczy z ponad miarę, no, z cudem. Ja podejrzewam, że ona już w tym stanie jest od jakiegoś czasu. Może pani nie zauważyła, ale ona jest co najmniej w tym ze 2-3 lata, co najmniej od 12-13 roku życia. To znaczy ja to zauważyłam, bo ona się robiła coraz bardziej agresywna, taka... Ja już to próbowałam, ale nie mogłam do niej dotrzeć. Ja to w różne sposoby próbowałam i na to... No cóż, mamy koniec połączenia. No temat niezwykle ważny. Zakładam mocą żywiołu ziemi, wody, ognia i powietrza całkowitą ochronę, usunięcie wszelkich przeszkód.
wzmacnienie energetyki. Dobry. I robię przekaz. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyć i uzdrów Laurę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyć i uzdrów Laurę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Boże Wszechmocny Boże, ożywczym strumieniem powietrza, oczyć i uzdrów Laurę, uzdrów jej ciało, uzdrów jej serce, uzdrów jej duszę. Ja postaram się, droga Pani, bo wiem, że Pani słucha dalej, poświęcić uwagę temu tematowi i powspierać Panią i powspierać Laurę. No, szczególnie młodzi ludzie są mi tak samo bardzo, powiedziałbym, bliscy w tej materii, że nie można odpuścić takich przypadków, kiedy już jest, widzimy, że tam jest niebezpieczeństwo i powiedzmy depresja czyha za rogiem, to trzeba się tym szczególnie zająć. Okay. Pozdrawiam serdecznie. Dobrze, i następny SMS anonimowy. Tak? Powracam, proszę o oczyszczenie krwi, uzdrowienie chorób głowy, ucisk na piersiach, gdy się zmęczę, ceremonię ognia. I to było przed połączeniem. I już oczyszczam krew, usuwam problemy. Ja, drodzy Państwo, przypominam, że ten SMS ogień, treści ogień, to jest naprawdę niewielka inwestycja w siebie, jeżeli chodzi tutaj o wartość materialną tego SMS-a, 73212, a drodzy Państwo, te SMS-y są wtedy dla mnie wyszczególnione do ceremonii, imię, data urodzenia, intencja i tutaj proszę, żebyście Państwo wysyłali, szczególnie w tym przypadku, żebyście nie łączyli SMS-ów, że tak powiem, tradycyjnych czy nawet pomocowych z prośbą o ceremonię ognia, tak? Bo tutaj, tak jak powiedziałem, inwestycja jest naprawdę bardzo niewielka Wasza, a korzyści dla Was są niezwykle obfite. Więc tutaj to jest taka sfera, która wiąże się przede wszystkim z intencją, intencjonalnością też z Waszej strony. Mówię, to tutaj jest... ja nawet nie jestem, że tak powiem, beneficjentem tych tematów, natomiast robię dla Was materialnych, natomiast jestem zdecydowanie, drodzy Państwo, dla Was w posłudze, jeśli chodzi o SMS i treść, i ceremonię, moi drodzy Państwo. Byście mieli też tego świadomość, że tutaj jest, tak to właśnie wygląda. Energia musi mieć stabilność energetyczną w postaci takiej, że ta wymienialność energii jest bardzo istotna, bo ona daje to pole do działania, które podłoże, tak powiedział, całe pole do działania, które zasiana, powiedziałbym, intencja w polu energii, ceremonii wzrasta w określonym potencjale na przyszłość i oczywiście tworzy skutki karmiczne. Proszę się nastawić na odbiór, droga Pani Zofio. Ode mnie energii. I pozdrawiam. Drodzy Państwo, zdajecie sobie przecież sprawę z tego, że moje działania, jeżeli jeszcze Wam pomagam sukcesywnie i w każdej, że tak powiem, kwalifikacji potrzeb, jest bezcenna. I zdajecie sobie sprawę z tego, że zgłaszacie się do mnie z wieloma chorobami, którymi powinno się zająć 7-5 specjalistów, od czegoś każdy jest specjalista w medycynie, z problemami. I tutaj rozwiązywalność tych problemów jest też w przestrzeni czasowej konieczna. Nie ma, tak bym powiedział, że dając Wam naprawdę przykłady i wiem, że dosadne daję przykłady, drodzy Państwo, nawet Jezus nie uzdrawiał hurtem, więc chorób i problemów. Więc trzeba mieć świadomość tego, że tutaj przechodzimy, transformujemy tak niezwykłą rzeczywistość,
inwokacja i modlitwa, jeżeli się ze mną łączycie telefonicznie i stosujecie to, i udział, powiedziałbym, taki fizyczny poprzez swoje dary w ceremoniach, daje dopiero te właściwe efekty. I ja bym powiedział wprost, traktujmy się bardzo duchowo, bardzo emocjonalnie i otwarcie. To wtedy krąg duchowy się poszerza i siła emanacji jest potężna. Drodzy Państwo, kontaktujecie się ze mną z całego świata, nie tylko w Polsce. Biorę udział w przestrzeni duchowej, w porodach, w śmierciach, w odchodzeniu i w bardzo wielu różnych problemach. Zwracacie się do mnie wielokrotnie z takimi sprawami, do których do nikogo się nie zwrócicie, ani do lekarza, ani do duchownego. To ja jestem tą osobą, która nawet dzięki połączeniu telefonicznemu odprowadza drugą osobę, której bliski trzyma za rękę w trakcie połączenia ze mną i odchodzimy w sferze czystego.